Jako że minęła godzina 15:30, a więc czas zacząć. Otwieram 53. sesję Rady im. Galiska. Chciałbym przywitać wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady, a także i tych, które obserwują nasze obrady za pomocą nośników elektronicznych. Zanim przejdziemy do porządku obrad, prosiłbym o dwie rzeczy. Po pierwsze, o sprawdzenie, czy funkcjonują tablety. Jeśli nie będę widział sprzeciwu, to znaczy, że jest wszystko OK. OK. I w związku z czym proszę o potwierdzenie swojego udziału w dzisiejszych obradach w systemie kworum. Bardzo proszę. Powoli, spokojnie, bez nerwów. To się da. Stwierdzam, że na stan Rady 15 wszyscy są obecni, a w związku z czym nasze obrady są prawomocne. W swoich materiałach na dzisiejszą sesję otrzymaliście Państwo porządek obrad, ale wiem, że ten porządek obrad ulegnie rozszerzeniu, bo taką informację mam od Pana Wójta. Bardzo proszę, Panie Wójcie, o co biega? O co Pan prosi? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, prosiłbym Państwa o rozszerzenie porządku dzisiejszych obrad o dwa projekty uchwał, a mianowicie pierwszy projekt uchwały dotyczy ustalenia stawki za gospodarowania opłaty za odpady od posesji niezamieszkałych wykorzystanych letniskowo lub rekreacyjnie. Zwiększył się dochód rozporządzalny, w związku z tym jest możliwość podniesienia tej opłaty ze 191 zł na 206 zł, aby w przyszłym roku obowiązywała. Drugi projekt uchwały dotyczy uchwały podatkowej dotyczącej środków transportu, ponieważ w okresie od przygotowania materiałów pojawiły się stawki ministerialne, które określają minimalny wzrost tych stawek. W związku z tym ten drugi projekt uchwały dotyczyłby ustalenia stawek podatku opłat od środków transportu na rok 2023. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi do propozycji Pana Wójta? Jeśli nie ma, to te dwa projekty uchwał, o których wspominał Pan Wójt, wejdą jako kolejne punkty 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. 24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku środków transportu. No i pozostałe punkty. 25. Wolne wnioski, informacje przewodniczącego. 26. I zakończenie sesji. Jeśli nie ma uwag, to bardzo bym prosił, jesteśmy gotowi, o przegłosowanie, zatwierdzenie porządku dzisiejszych obrad. Bardzo proszę. Poprzez wyrażenie opinii. Proszę bardzo. Stwierdzam, że wszyscy radni obecni na sesji zaakceptowali porządek obrad. Przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie protokołu z 51. sesji Rady Gminy Galiska, która odbyła się dnia 24 sierpnia 2022 roku. Naniosłem tą prośbę kolegi radnego w związku z powyższym. Czy są jakieś uwagi do tegoż projektu uchwały? Jeśli nie ma, to bardzo proszę o przyjęcie protokołu z 51. sesji Rady Gminy. Bardzo proszę, poprzez głosowanie. Stwierdzam, że wszyscy radni obecni na sesji zaakceptowali projekt protokołu z 51. sesji. Przechodzimy do punktu 5. Przyjęcie protokołu z 52. sesji Rady Gminy Galicka, która odbyła się dnia 22 września 2022 roku. Ja ten projekt protokołu zaakceptowałem, żadnych uwag nie naniosłem. Czy są uwagi do tegoż projektu? Nie widzę, w związku z czym proszę o przegłosowanie i przyjęcie tegoż projektu protokołu. Bardzo proszę. Stwierdzam, że 14 radnych zaakceptowało przy jednym wstrzymującym projekt protokołu z 52. sesji
22 września 2022 roku. Przechodzimy do punktu 6, to jest en bloc punkt, mianowicie najpierw informacja z relacji wniosków złożonych podczas 51 sesji. Czy są jakieś uwagi, wnioski? Bardzo proszę, kolega Zbyszek Toporowski. Proszę bardzo. Trochę dłuższa wypowiedź, panie przewodniczący. Proszę. Bo nie będę się odnosiła tylko do tych wniosków, ale ogólnie do sytuacji, która panuje w tym względzie, w tym dziale, można powiedzieć. Proszę państwa, o tym, w jaki sposób zadaje się pytania i udziela odpowiedzi, decydują dwa akty prawne, które są u nas w dyspozycji, a więc ustawa. Ja pozwolę sobie, panie przewodniczący, tę ustawę w odpowiednim fragmencie przeczytać, a później również w niektórych fragmentach nasz statut. Ja potem się odniosę do całości. Ustawa w artykule 24 mówi w ten sposób. Ona została zmieniona niedawno, znaczy niedawno, kilka lat temu. Mówi w ten sposób. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego Rady. Na piśmie, powtarzam. Tak. Który przekazuje niezwłocznie wójtowi. Wójt lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. To jest na dzień dzisiejszy brzmienie tej ustawy, która obowiązuje. W statucie, w naszym statucie, jest taki zapis dotyczący zarówno interpelacji, jak i zapytań. Co do terminów. Mówi o tym paragraf 35 i 36. Odpowiedzi na interpelację jest udzielana w formie pisemnej w terminie 21 dni. Jakaś nieścisłość. Co jest ważniejsze? Ważniejsze jest ustawa. Dobrze. Jeśli chodzi o paragraf 66, on się odnosi do zapytań, bo z reguły mówimy tu o zapytaniach. I tam jest takie stwierdzenie, że odpowiednio do przepisów wójt udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 21 dni, a paragraf 35, ustęp 6 i 7 stosuje się odpowiednio. No tutaj też jakby jest nie taka sytuacja, bo mówimy tutaj o terminie 14 dni, tu 21 dni. To jest jakby taka nieścisłość, którą wkładam tutaj na głowy państwa, pana przewodniczącego, bo status w tym momencie jest nieaktualny. To jest jedna sprawa. Dwa. Mówimy w tej chwili o udzielaniu odpowiedzi na piśmie, ustawowo stwierdzone na piśmie. A więc u nas zwyczajowo, ja do tego do tej pory nie miałem jakichś tam pretensji, a do momentu, kiedy tych odpowiedzi po prostu jakoś tam, one były w jakiś sposób traktowane. No ale na dzisiaj te odpowiedzi, albo ci, którzy otrzymają te odpowiedzi, w niektórych sytuacjach są traktowani jakby nie wiem, jakbyśmy nie znali przepisów prawa, albo zupełnie nie rozumieli tego, gdzie jesteśmy. Dlatego też przypominam, że jeszcze raz powtórzę, ja będę zadawać od dzisiaj pytania na piśmie do pana przewodniczącego. Jestem tutaj przygotowany w odpowiednim momencie. Te pytania na piśmie będę przekazywał, będę je odczytywał tutaj państwu również, żebyście oczywiście wiedzieli. Natomiast będę oczekiwał za każdym razem odpowiedzi w ciągu 14 dni, nie na sesję, bo która jest zwyczajowo gdzieś tam powiedzmy po miesiącu i tak dalej, ale również na piśmie. I panie przewodniczący, tutaj jest też taki zapis ustawowy. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielanych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. To jest ustawowa dyspozycja, jeśli chodzi o tego typu obieg dokumentów. To też chciałbym, żeby to było w ten sposób realizowane. Nasi mieszkańcy mają prawo też również znać te odpowiedzi i mogą sobie sięgnąć w każdej chwili do tego typu sytuacji. Teraz odnosząc się już do poszczególnych tutaj odpowiedzi. W tym względzie na tej sesji, tej wcześniejszej, zadałem kilka pytań. Na żadne z tych odpowiedzi, oprócz odpowiedzi pani dyrektor, gdzie dziękuję za nią i ona jest dla mnie satysfakcjonująca, mam pełny obraz informacji i za to dziękuję. Tak właśnie powinny wyglądać odpowiedzi. Ale na moje pytania, które wprost zadałem, zostałem potraktowany tak, jakbym po prostu nie wiedział, o co pytam. Pytałem wprost pana wójta o sprawy związane z cenami wody, za które, bo dowiedzieliśmy się o tym na sesji, że
Pan przewodniczący, prezes spółki wystąpił do Wód Polskich o podwyższenie i tak dalej. W odpowiedzi czytam o procedurze, która towarzyszyła temu zjawisku, a nie pytam o procedurę. Procedura jest mi znana i to, w jaki sposób postępują Wody Polskie z tego typu propozycjami, sam Państwu powiedziałem, bo mam pewne doświadczenie. I nie o to mi chodziło. Chodziło mi o podanie dwóch konkretnych liczb, a więc cenę, o którą wystąpił Pan Prezes Wody i cenę, o którą wystąpił Pan Prezes, jeśli chodzi o ścieki. Bardzo prosta odpowiedź powinna być. Bardzo krótka i nieskomplikowana. Nie ma tej odpowiedzi. Wystąpiłem o zapytanie, w zasadzie nie ja, ale jedna z osób, do tego będę potem jeszcze nawiązywał w kolejnym punkcie, bo mamy tutaj odpowiedzi na pytania z dwóch sesji odnośnie tych krawężników tam, które na ulicy Nowowiejskiej zostały wymienione. Na sesji nie było odpowiedzi, na odpowiedzi tej, która wpłynęła do radnych na skrzynki. Nie było tej odpowiedzi, dzisiaj się ukazała w jakiś tam sposób dwuzdaniowy. Ja powiem szczerze, nie mam nic do tego. Natomiast osoba konkretnie zainteresowana, która jakby ten temat tutaj zapoczątkowała i jest zainteresowana odpowiedzią, no, dała mi do zrozumienia, że coś jest nie tak w tej sytuacji i dlatego też to pytanie będę rozszerzał w odpowiednim momencie, chyba nie teraz, Panie Przewodniczący, to chyba wtedy, kiedy będzie na to czas. Kiedy będzie odpowiedni punkt. Odpowiedni punkt. I tak ogólnie rzecz biorąc, jeśli zadajemy pytania, Szanowni Państwo, to moim zdaniem zadajemy je w takim celu, żeby uzyskać rzetelną i dobrą odpowiedź na zasadzie zbycia jednym zdaniem wtedy, kiedy to nie jest potrzebne, lub szerokim opisem sytuacji, żeby sprawę zaciemnić wtedy, kiedy jest potrzebna odpowiedź, kiedy odpowiedź jest na zasadzie dwóch liczb. To jest jakby wypowiedź moja do tych spraw związanych z odpowiedziami, z pytaniami. I mam taką prośbę do Pana Przewodniczącego. Jeśli będę zadawał pytania, a na pewno będę zadawał i co sesję to robił, to mam taką prośbę i zwracam się do Pana Przewodniczącego w związku z tym, jaki jest tu zapis. Ja nie oczekuję od Pana Wójta odpowiedzi na sesji. W żaden sposób nie oczekuję odpowiedzi na sesji, bo doprowadzi to do takiej sytuacji, czy doprowadza to do takiej sytuacji, jaką mieliśmy na komisji rewizyjnej. Ja na komisji rewizyjnej zadałem spokojnie 3 pytania, sam sobie spisałem potem i tak dalej, gdzie doprowadziło to do jakiejś takiej eskalacji u Pana Wójta emocji, które zupełnie niepotrzebne były, bo nie taka była moja intencja, a przerodziło się to w zupełnie jakieś takie niespodziewane wystąpienie i niespodziewaną reakcję. Dlatego też nie oczekuję odpowiedzi, bo ja rozumiem, że nie każda odpowiedź może być udzielona natychmiastowo. Jest potrzeba przygotowania, rzetelnego, sumiennego podejścia i dlatego też ta odpowiedź ad hoc udzielana może doprowadzić do tego typu sytuacji. Dlatego też tak proponuję, Panie Przewodniczący, żeby nie namawiać Pana Wójta, bo Pan to często robi, do udzielania odpowiedzi, więc ja nie proszę o to i nie będę prosił o to, żeby odpowiedzi były udzielane tutaj na sesji. A nawet gdyby były udzielane, bo przecież na to wpływu nie mam, to i tak będę chciał odpowiedzi na piśmie. To jest w tej sprawie tyle. Dziękuję. Dziękuję. Ja tylko przypomnę koledze Zbyszkowi, że w momencie zmiany ustawy ja proponowałem nowelę i proponowałem powołanie komisji. Nie było odzewu. Myślę tutaj o statucie, a jestem świadom tego, że to trzeba uczynić wcześniej czy później. Proszę bardzo, kolega Grzegorz Pawłowski, bardzo proszę. Szanowny Panie Wójcie, Wysoka Rado. Zadałem krótkie, treściwe pytanie na sesji poprzedniej, nie tylko tej wcześniejszej, bo ta ostatnia to była taka awaryjna. Pytanie proste, polegające na danych tabelarycznych, z czego wynika dokładnie strata za rok obrotowy 2021 oraz przygotowanie planu naprawczego i przekazanie go radnym. Dla mnie osobiście jest to bardzo proste pytanie i oczekiwałem prostej odpowiedzi. Nie otrzymałem tej odpowiedzi. Oczywiście ta odpowiedź lakoniczna, która została przedstawiona, nie wiem czemu służy, bo dla mnie ona nic nie przedstawia na zadane pytania.
I jeszcze było to zwlekane do ostatniego dnia, czyli nie do 14 dni, tylko do 30 dni zgodnie z KPA, a to, co teraz Zbyszek przytoczył, to jest 14 dni. Ja bym chciał jeszcze przypomnieć, że można taką interpelację złożyć za pomocą e-sesji, gdzie też jest termin wymagany 14 dni, bo już to kiedyś przećwiczyłem na początku kadencji. Panie wójcie, czy mieszkańcy nie mogą się dowiedzieć, z czego wynika strata? Bo dla mnie, jeżeli by była ta odpowiedź w prosty sposób przedstawiona, to w prosty sposób mieszkańcy dowiedzieliby się, z czego wynikała strata w spółce, którą żeśmy powołali. A tak, co jest? Jakieś niedopowiedzi. Nie wiem, co mam sobie sądzić, czy pan wójt traktuje nas jak chłopców tutaj? Przecież jesteśmy przedstawicielami mieszkańców i oczekujemy, i ja jako przedstawiciel mieszkańców oczekuję, że odpowiedzi będą konkretne. Bo to jest druga odpowiedź taka, jeżeli chodzi o poprzednią odpowiedź, co kiedyś zadałem też do pana prezesa, taka sama sytuacja. Panie wójcie, proszę wyciągnąć z tego wnioski, bo ja sobie nie życzę, żeby taka informacja została mi, którą bym miał tutaj uzyskać i przekazać mieszkańcom. Koniec, tak? Tak. Bardzo dziękuję. Proszę, pan wójt. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Bliżej mikrofon, panie wójcie, jeśli mógłbym panie prosić. Panie przewodniczący, szanowni państwo, no, trudno dyskutować z pewnymi rzeczami, jak ktoś się nie zapoznaje z statutem i zmianami statutu. Bo nasz statut, państwa statut, nasz statut odzwierciedla 14 dni. W 2018 roku była jakby poprawka czy nowelizacja tych przepisów dostosowujących do zmian, które pan radny o tym powiedział. W 2016 roku rzeczywiście są takie zapisy. W związku z tym proponowałbym wnikliwie przed zabieraniem głosu i obrażaniem, że tak powiem, i radnych, i tutaj pracowników urzędu, że na czym się nie zna. Rzeczywiście jest zapisane w starym statucie, którym pan się powołał, w artykule 37 bądź 35, nie pamiętam teraz, że tam trzeba w tych ważnych sprawach interpelacje składać na piśmie i wówczas był ten termin 21 dni. Ale w 2018 roku zostało to naprawione. W związku z tym państwa interpelacje, które składacie na piśmie, będą traktowane w ciągu 14 dni. I tak jest. Tak jest ten statut prawidłowo, panie przewodniczący, sformułowany i przyjęty przez państwa radnych. Także tutaj tu nikt się nigdy nie pomylił, ani czegoś nie zaniedbał. Także to jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o odpowiedzi na wnioski, to wszyscy państwo otrzymaliście zgodnie z tym, co było kiedyś ustalone, że między sesjami tryb jest taki, że odpowiadamy na kolejną sesję, tak? Wtedy dostaliście, był w trybie pilnym zwołana ta sesja z przyczyn takich, jakie były wówczas przedstawiane i te wnioski rzeczywiście, mówiąc, dostaliście na drugi dzień czy w poniedziałek, tak? Bo trzeba było je przygotować. Odpowiadając na pytanie radnego Grzegorza, trudno inaczej wytłumaczyć, nie prościej, że przychody, które pochodzą, nie bilansują się z wydatkami. W związku z tym cena wody powinna być wyższa i ścieków. I to jest prosta odpowiedź dla mieszkańców. I taką odpowiedź należałoby przekazać, że wzrost nośników energii, kosztów niezbędnych do wytworzenia 1 m³ wody i wszystkie pozostałe rzeczy, usługi obce czy pensje pracowników nie pozwalają na to, żeby zbilansować 1 m³ wody, który należy pokryć z tych wszystkich dochodów, które państwo wnosicie i przedsiębiorstwa, tak? I tu nie ma innej możliwości. Inne spółki też ponoszą straty. Spółka w Starogardzie ponosi stratę, też pokrywa swoje uchwałą, że tak powiem, tą stratę. 46% głównie w ostatnim artykule Gazety Samorządowej czy Portalu Samorządowego jest napisane, że 46% zakładów ma straty. I to duże firmy, duże mają 10%, średnie mają 20%, a małe mają nawet więcej niż 20%. I tego przy tym regulatorze polskich wód nie uda się inaczej zrobić, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Toporowski, tak? Tak, tak. Panie przewodniczący, ja wydrukowałem to dzisiaj ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kaliska. Ten dokument, więc ja nie wiem w tej sytuacji, czym dysponujemy, bo to jakoś tak dziwnie w tym momencie zabrzmiało. Cytowałem dokument wydrukowany z dnia dzisiejszego. Biuletyn informacji publicznej jest dostępny dla wszystkich naszych mieszkańców.
Ja nie szukałem niczego takiego. To jest dzisiaj wydrukowane. Ja korzystam z dzienników urzędowych województwa pomorskiego. To nie wiem, kto za biletyn odpowiada w tej sytuacji. To tak a propos. Natomiast jeśli chodzi o tą drugą część wypowiedzi, o której pan tutaj wójt powiedział, dotyczącą spółki, ja jestem przygotowany do dyskusji na ten temat bardzo mocno dzisiaj. W kolejnym punkcie, w tym takim, który będzie można na ten temat mówić. A więc, ale jeśli pan wójt na ten temat rozpoczął, to absolutnie, absolutnie będziemy tutaj mówić o zupełnie różnych innych rozwiązaniach, które pan wójt może wprowadzić i nie jest jedynym rozwiązaniem podniesienie, broń Boże, wody lub ścieków. Natomiast oczywiście będzie ten czas i będziemy na ten temat rozmawiać. Czy jeszcze tej kwestii? Jeśli nie ma, to przechodzimy do punktu 7. Sprawozdanie z działalności wójta gminy Kaliska w okresie międzysesyjnym. Odpowiednie sprawozdanie państwo otrzymali. Tutaj sprawozdanie, myślę, że pan wójt jeszcze uzupełni. Bardzo proszę. Panie wójcie, bardzo proszę, czy jeszcze dodatkowe jakieś informacje dotyczące, bo ten okres od przesłania materiałów do dzisiaj na pewno się coś działo. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, zaczynając może od tyłu, dzisiaj wspólnie z panią skarbnik byliśmy w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie podpisaliśmy umowę na kwotę 216 146 zł na dofinansowanie klubu seniora, odpowiedzi na potrzeby mieszkańców gminy Kaliska. Z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymaliśmy taką kwotę na działania, które będą podejmowane w klubie seniora, który powstanie w miejscowości Piece. Następnie w dniu 21 października wspólnie z pracownikiem byliśmy na spotkaniu też w Urzędzie Marszałkowskim zorganizowanym przez Związek Pomorskich Gmin oraz Bank Gospodarstwa Krajowego na temat nowych zmian, które dotyczą rozliczenia inwestycji strategicznych Polski Ład. Tam rzeczywiście nastąpiło dużo korzystnych zmian dla samorządów takich jak my. Potem 20 października odbyło się spotkanie naszych zespołów, które są utworzone w ramach zarządzania kryzysowego, gdyby nastąpiła sytuacja interwencyjnego przekazywania tabletek jodku potasu. Także taki zespół się spotkał, gdzie omówiliśmy, w jaki sposób to powinno się odbywać i jakie, że tak powiem, czynności do każdego zespołu by miały w tym przypadku należeć. 19 października spotkałem się z naszym prezesem Krzysztofem Stobą, OSP Kaliska. Dotyczyło to przygotowania między innymi do obchodów tutaj Święta Zmarłych, jak i innych spraw bieżących funkcjonowania OSP. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pana wójta w tym zakresie? Jeśli nie ma, to dziękuję, ale szanowni państwo, zanim przejdziemy do tej stricto roboczej części dzisiejszej sesji, ja chciałbym złożyć gratulacje koledze Frankowi, naszemu Szandrachowi, za odznaczenie, które uzyskał od ministra rolnictwa za jego pracę na rzecz rolnictwa. Gratuluję kolego Franku. Przechodzimy do punktu 8. Informacje na temat prac Komisji Problemowej w okresie międzysesyjnym, tradycyjne. Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, bardzo proszę Panie Marianie. Tak, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Komisja Rewizyjna ostatnio dokonała dwóch kontroli zgodnie z planem pracy Komisji. Ostatnią skończyła 5 października, pierwszą to jest, przepraszam, kontrolę 5 października dotyczyła Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach. Kontrole podlegały następujące rodzaje wydatków z działu 92-109, a wchodziły w to wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, krajowe podróże służbowe, szkolenia pracowników. Zespół kontrolny podczas przeprowadzenia kontroli nie stwierdził nieprawidłowości. Jeżeli chodzi o szczegółowy protokół, to mogę państwu go zredagować, przeczytać. Następnie 12 października... Zatem prosi bliżej mikrofonu kolego Marianie, jeśli można, tak? Następnie 12 października Komisja Rewizyjna dokonała kontroli w Urzędzie Gminy Kaliska pod względem działalności gospodarki komunalnej. Kontroli podlegały zagadnienia dotyczące przygotowania do zimy w 2022 roku, remontu mostów na terenie Gminy Kaliska wykonanych w 2022 roku.
Tutaj zespół kontrolny również otrzymał informacje na temat przygotowania Urzędu Gminy do zimy oraz informacje dotyczące remontów mostów wykonanych w 2022 roku. Również zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości. To tyle, jeżeli chodzi o naszej pracy Komisji Rewizyjnej. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o informację z pracy Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych. Panie Przewodniczący, Pani Terenie, proszę. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych odbyło się 25 października, czyli wczoraj. Na tym posiedzeniu brała udział w posiedzeniu dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach, pani Bogumiła Wołaszewska, i podsumowała nam wyniki nauczania sprawdzianu klas ósmych w roku szkolnym 2021-2022. Zapoznała nas z najważniejszymi działaniami oświatowymi na rok szkolny 2022-2023. Poza tym dokonaliśmy analizy sytuacji w zakresie opieki zdrowotnej, dostępności pacjentów do lekarzy rodzinnych i specjalistów. Poza tym zajęliśmy się opiniowaniem projektów uchwał na dzisiejszą sesję. Dziękuję. Dziękuję. Ja uspokajam pozostałych radnych spoza komisji. Jest pani dyrektor, będzie reprezentowała szkołę i też omówi w odpowiednim punkcie to, cośmy dyskutowali na Komisji Edukacji. Bardzo proszę, Komisja Budżetu i do Spraw Gospodarczych, kolega Zbyszek Malinowski. Proszę bardzo, Zbyszku. Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych spotkała się w dniu wczorajszym. Na swoim posiedzeniu realizowaliśmy plan pracy oraz opiniowaliśmy uchwały na dzisiejszą sesję Rady Gminy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I pani przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Bardzo proszę. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie miała posiedzenia. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pań i panów przewodniczących komisji? Nie widzę, w związku z czym przechodzimy do punktu 9. Informacja na temat gospodarki odpadami w gminie Kaliska za pierwsze półrocze 2022 roku. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja tylko jeszcze nawiążę do tego BIP-u. Ja zapraszam pana radnego na szkolenie do pracownika zajmującego się BIP-em. 4 załączniki, pierwszy statut, drugie rozstrzygnięcie nadzorcze, trzecia uchwała w sprawie zmiany statutu i czwarta uchwała w sprawie zmiany statutu gminy Kaliska z 2018 roku. Gdyby pan radny zapoznał się z wszystkimi dokumentami, dzisiaj nie byłoby tych pytań i uwag do pracowników Urzędu Gminy. I teraz chciałbym powiedzieć o gospodarce śmieciami. Szanowni Państwo, tak jak przedtem pan radny Zbigniew Toporowski obiecał, że przygotuje własną propozycję zmian stawek oraz gospodarowania, gdzie również była propozycja, aby wykluczyć osoby, które zamieszkują rekreacyjnie te miejscowości. Dzisiaj po tych cyfrach i tabelkach, które Państwu przedstawiliśmy, jest znacznie inaczej niż to było przedstawiane. Również na jednym z zebrań sołeckich doszło też do burzliwej sytuacji, gdzie zostałem tam, że tak powiem, pomówiony, że były nieuczciwe dane z badań i pomiarów. Tam również włączył się pracownik Tadeusza Kolbusza. Doszło tam do spięcia, myślę, że niesłusznego, ponieważ dzisiejsze dane odzwierciedlają to, że mieliśmy rację, większość radnych i tutaj pracownicy urzędu, argumentując Państwu, że te zmiany, które były niekorzystne i pozwoliły utrzymać w systemie przedsiębiorców i osoby, które wykorzystują swoje posesje rekreacyjne i letniskowo, doprowadziły do tego, że tak jak w tabelce, która przedstawia za 9 miesięcy, ta strata jest 100 tysięcy, 101 czy tam 102. Dzisiaj już jakby nadwyżka tych wpłat, które żeśmy otrzymali, jest 40 tysięcy, czyli można powiedzieć, że zbliżamy się praktycznie do pokrycia, co w takim systemie gospodarowania odpadami jest nie lada sztuką, ażeby to zrobić. Dzisiaj lub jutro w sąsiedniej gminie stawki wzrastają, które kiedyś były to brane za wzór. Maksymalna stawka będzie 115 zł od 3 osób. My nie zamierzamy do następnego przetargu, który będzie ogłoszony w przyszłym roku na wiosnę, a termin umowy jest do września, nie zamierzamy podnosić tych stawek. I to można mieszkańcom przekazać, że potrafimy to robić dobrze, a nawet bardzo dobrze, tak? I to, które żeśmy proponowali, te zmiany, dzisiaj to jest prawie ponad 40 osób letniskowych więcej, trwają dalsze postępowania, przybyło nam firm,
Też ustawa, która teraz pozwala i nakazuje wypłacić dodatek węglowy, czy drzewny, czy za pelet, czy za olej, czy dopłatę do gazu, pozwala nam, dała nam narzędzie weryfikowania wielu deklaracji i gospodarstw domowych, które sięgnęły po ten środek pieniężny. W związku z tym ta sytuacja się poprawia i można powiedzieć, że ten nasz rząd doprowadził w ten sposób do jakby dobrej zmiany w tym kierunku, tak? No, może to nie jest dobre słowo, dobra zmiana, ale tendencja zmiany na plus, że tych gospodarstw jest więcej i jakby uczciwość wypełniania deklaracji przy minimalnym wkładzie weryfikacji jest dzisiaj bardzo duża. Jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, to tak samo jak jest PSZOK, to można powiedzieć, że zasługę pana tutaj prezesa, który bardzo dobrze zarządza tym PSZOK-iem, realizuje te zadania. Frakcja gruzu, na której tak rzekomo stary las zarabia, u nas też my na tym nie tracimy, ponieważ jeżeli 60 ton trafiało na przykład do Starogardu Gdańskiego, to transport 600 zł plus zagospodarowanie to było 60 tysięcy. Dzisiaj kosztuje nas to tylko tyle, że kto kruszymy i to trafia na drogę. Czyli mieszkańcy tego nie przekazują, nie odwożą, nie kosztuje to, tak? Pozostałe rzeczy, które do tego PSZOK-u trafiają, no oczywiście PSZOK nie może zarabiać, bo powstał ze środków unijnych i to po kontroli, którą była prowadzona przez Izbę Skarbową, będzie to skrupulatnie pilnowane, tak? Czyli PSZOK po prostu, które frakcje czy elektryczne czy opony, to nie można tym zarabiać i po prostu za symboliczną złotówkę one są odbierane przez recykling. Jeżeli chodzi o pozostałe, że tak powiem, te pozycje tych gospodarki odpadami, uważam, że jesteśmy na dobrym poziomie i nasi pracownicy realizują to no dobrze albo bardzo dobrze, tak w mojej ocenie. Możecie Państwo się mylić albo mieć inną ocenę. Uważam, że w tej chwili mamy dobrą gospodarkę odpadami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę w tej materii. Kolega Zbyszek się zgłaszał. Tak, bardzo proszę. No niestety musimy się zajmować duperelami. Przepraszam, nie oczywiście o śmieciach mówię, tylko tym, do czego pan wójt zaczął. Panie wójcie, nie chcę rozmawiać na ten temat, czy biuletyn informacji jest mi znany, czy nieznany. Ja chcę tylko panu powiedzieć jedną rzecz. Do pani prawnik się zwracam, jeśli już tak się przekomarzamy. I czy jest taki przepis ustawy o legislacji, który mówi w ten sposób, że jeśli w aktach prawa miejscowego zachodzą poprawki, to w ciągu roku powinien ukazać się tekst jednolity, czy nie? Jest coś takiego, czy nie? Dziękuję bardzo. I o to mi chodziło. A więc od 4 lat trzeba byłoby to poprawić, panie wójcie. To po pierwsze. Po drugie, odnosząc się do meritum sprawy. Pan wójt też wspomniał moje nazwisko tutaj, że miałem przedstawić swój własny wniosek. Ja przedstawiłem, panie wójcie, tylko trzeba sobie pamiętać, jak to dokładnie było. W momencie, kiedy przedstawiałem ten swój wniosek poprawki do uchwały o odnośnie śmieci, ja go wycofałem świadomie, bo pan wójt o to poprosił. Pan wójt o to poprosił, biorąc pod uwagę to, że to było przed tym momentem, kiedy mieliśmy ważyć śmieci i państwo tutaj powinni sobie to przypomnieć wszyscy, jak tutaj byliśmy. Mieliśmy ważyć śmieci, pan wójt mówi, że zważymy te śmieci w trybie 3 miesięcy i tak dalej. Zobaczymy, jak to będzie i tak to, panie wójcie, bo trzeba mieć rzeczywiście pamięć dobrą, a nie wybiórczą. Natomiast odnosząc się już naprawdę do meritum tej sprawy, jeśli chodzi o śmieci. Ja się cieszę, panie wójcie, że jesteśmy w tym momencie bliżej osiągnięcia celu, więc zrównoważenia wydatków i dochodów na śmieci, bo taki jest nasz cel. I wspólnym wysiłkiem, i tu nie rozróżniając po prostu, czy pan wójt, czy pracownicy, każdemu się należy w tym wypadku uznanie, jeśli do tego doprowadzamy. Nasza troska w tym momencie, kiedy byśmy rozmawiali w różny sposób i twardy i tak dalej, doprowadziła być może do takiej sytuacji. Być może, ja nie wiem, do uszczelnienia czy do zrównoważenia. Cel jeszcze nie został osiągnięty, a więc jeszcze jest dużo rzeczy do zrobienia i pewnie będziemy tego szukać jeszcze i tego króliczka ciągle łapać, bo żeby to złapać, to jeszcze jest parę momentów do zrobienia. Tutaj rząd rzeczywiście świadomie lub nieświadomie dał narzędzie do tego, aby móc weryfikować deklaracje śmieciowe. Należy to skrupulatnie wykorzystać
i tak robić. I tam, gdzie rzeczywiście jest powód do tego, żeby interweniować, to wymagać i absolutnie ściągać to, co jest potrzebne. Niemniej jednak ja dalej pozostaję przy swoim tutaj stwierdzeniu. Mnie nie satysfakcjonuje absolutnie ta sytuacja, że dzisiaj będziemy mogli i pewnie to zrobimy, podniesiemy, bo takie sam się warunki stworzyły formalno-prawne do podniesienia opłaty ryczałtowej za śmieci w domkach tych letniskowych. To nie załatwia sprawy. Ja jestem w dalszym ciągu przekonany co do swoich racji. Niemniej jednak dzisiaj, na tę chwilę, rzeczywiście można powiedzieć, że system taki zabezpiecza nie całościowo, ale jednakowoż w jakimś stopniu nasze tutaj sytuacje. Z tym, że ta różnica, jakkolwiek ona by nie była, jak nawet minimalna, będzie musiała w jakiś sposób również być, panie wójcie, pokryta prawdopodobnie z naszych tutaj oczywiście dochodów i myślę w tej chwili o budżecie i tak dalej. A biorąc pod uwagę, że to, co się dzieje wokół spółki, za chwilę pewnie będziemy słyszeć, dyskutować i tak dalej, trzeba zwracać uwagę na każdy pieniążek, na każdą złotówkę. I jeśli pan wójt jest już w tej chwili usatysfakcjonowany, to ja gratuluję dobrego dzisiaj samopoczucia z tego powodu. Niemniej jednak ta troska w dalszym ciągu nam powinna towarzyszyć, jeśli chodzi o troskę o nasze finanse, wspólne finanse publiczne, panie wójcie. I to, że dzisiaj jest tak, jak jest, ja się z tego cieszę razem z panem i myślę, że wszyscy, że blisko jesteśmy celu, a natomiast dalej w dalszym ciągu należy przy tym tutaj działać i tak robić, żeby nie dość, że być blisko, ale już osiągnąć ten cel i myśleć, co dalej. Biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy, które się dzieją wokół nas, mówię w tej chwili o zwiększonych kosztach utrzymania, niewątpliwie ta sytuacja będzie miała też swoje odbicie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Kolega Grzesiu Pawłowski, bardzo proszę. No ta sytuacja to cieszy, to fakt. Ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę i jestem pełen godzin podziwu, że w końcu udało się przeprowadzić te kontrole, o których żeśmy mówili w miejscach domków letniskowych, co też przynosi sporą kwotę. Bo można ujawniono 78 nieprawidłowości. No, uważam, że to jest bardzo dużo. Bóg zapłać, że tak się udało to zrobić, że w końcu po tylu prośbach przeprowadzono tą kontrolę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze w tej materii? Jeśli nie ma, wyczerpaliśmy punkt 9. Przechodzimy do punktu 10. Informacja na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa usług komunalnych spółka ZOO. Bardzo proszę, pan prezes, tak, panie wójcie? Bardzo proszę, panie prezesie. Proszę o prezentację. Dziękuję za zaproszenie na sesję. Ja, jeśli można, zanim będę przekazywał to, czego się zobowiązałem, to chcę przypomnieć o jednej rzeczy, że odpisując na pytania z 51 napisałem, że po uzgodnieniu z panem wójtem proponujemy kwestię kształtowania się kosztu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków roku 2021 w porównaniu do lat poprzednich i kosztów taryfowych w kontekście wzrostu cen energii elektrycznej i opłat drogowych omówić na posiedzeniu Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych w miesiącu październiku lub listopadzie bieżącego roku. Na to spotkanie zostanie przygotowana stosowna informacja w formie prezentacji. Jeśli chodzi o odpowiedzi, to chcę powiedzieć tak, prośba. Odpowiadałem obecnie na zapytanie na podstawie protokołu z posiedzenia komisji rewizyjnej. Chcę powiedzieć tak, jest to nieprecyzyjny zapis, dlatego podoba mi się propozycja pana Toporowskiego, żeby to były zapytania na piśmie. Czytam. Radny Zbigniew Toporowski powiedział, że prosi o przygotowanie na sesję Rady Gminy konkretnej odpowiedzi dotyczącej kwoty, o jaką pan Wojciech Pomin wystąpił do Wód Polskich, jaką zyskał na nie odpowiedź na zadane pytanie i jaką uzyskał. Ja pozwoliłem sobie, datowane 19 października... Panie prezesie, przepraszam, proszę siąść, bo to szkoda nóg. Dobrze, lepiej widzę. Poprawił mi się wzrok i ja w okularach muszę troszeczkę się oddalić. Zaraz siądę. Jeśli chodzi o tą odpowiedź, ja przepraszam, zmieniłem
Odczytałem ten zapis w ten sposób. Radny Zbigniew Toporowski poprosił o przedstawienie odpowiedzi, o jakie wysokości stawek za wodę i za ścieki spółka wystąpiła do Wód Polskich. Proszę mi wierzyć, to było nieprecyzyjne. Tak samo kwestia deficyt. Deficyt w spółce nie występuje. To potem powiem w szczegółach. To tyle gwoli wyjaśnienia, a teraz chciałem przejść do prezentacji. Teraz mogę siąść. Proszę o następny slajd. To wszystko, co teraz przedstawiam, jest w analizie, poprzedni slajd, tak, sprzedaż wody i ścieków. 2014, 2015, 2016, 2017 to są lata podstawowe do poprzedniej taryfy. Obecnie Wody Polskie zażyczyły sobie realizację poprzedniej taryfy 2018, 2019, 2020, 2021 i plan na rok bieżący. Proszę, zwracam uwagę, że woda w zakresie sprzedaży stabilizuje się i nie ma już 100 litrów na dzień na mieszkańca, bo to jest parametr bardzo po prostu pilnowany. Aktualnie ostatnie 3 lata 78 litrów na mieszkańca na dobę. I mogę powiedzieć w ten sposób, po upływie 3 kwartałów, pomimo podłączeń 28 w zeszłym roku, ta ilość nie wzrasta. Proszę o następny. A jeśli chodzi o ścieki. Ścieki rosną. Przyłączamy 14 do 20 posesji w tym roku, chyba 16. I nieznacznie wzrastają. Ja nie zmieniłem ilości ścieków dowożonych. To jest tak, jak poszło do kalkulacji taryfowej. Ta ilość ścieków w tym roku wzrośnie. Więc będziemy teraz przy korekcie taryfy to uwzględniać. Proszę o następny slajd. Pobór wody to nie sprzedaż. To jest łączna pobór na pokrycie i potrzeb wewnętrznych, jak i również płukań sieci, straty wody. Więc najwyższy pobór jest do pokrycia na przełomie miesiąca czerwca i lipca. Staramy się rozłożyć, aby ochronić źródło, znaczy ujęcia wody w kaliskach. Spółka wykonała badanie tego ujęcia i pokazało ono, że szczególnie ujęcie numer 3 jest mocno zagrożone kolmotacją i piaszczeniem. W związku z tym bardzo potrzebna jest modernizacja tej pieców i cieciorki, aby zwolnić ujęcie wody w kaliskach z dostarczania wody na ten obszar. I to będzie realizowane. Jeśli chodzi o odbiór ścieków, to tutaj wcale nie jest czerwiec, ale lipiec. Tutaj decydują o tym ścieki dowożone. Tak to po prostu się rozkłada. I mogę powiedzieć, że w poprzednim roku było prawie podobnie. Teraz chciałbym to, czyli tak, ilość ścieków to jest to, co przez co koszty, jakie są uzasadnione taryfowe i z tego wychodzi stawka. W związku z tym zakładaliśmy, że będzie wzrost wody, raczej jego nie będzie. A dlaczego? Dlatego, że po okresie pandemii poza mieszkańcami wszystkie odbiory usługowo-przemysłowe i samorządowe zmniejszyły zużycie wody około połowę. To jest 9 tysięcy metrów na rok. Prosiłbym o następny slajd. Stan majątkowy urządzeń wodociągowych. Następny. O. Zestawione zostało w pierwszej kolumnie. Uwzględniony do pierwszej taryfy. Jaki był stan i jaki jest, będzie do drugiej taryfy. Tego stanu niestety Wody Polskie planowanego nie chciały wtedy uwzględnić. W związku z tym nastąpił przyrost sieci wodociągowej rozdzielczej o 11%. W stacjach wodociągowych nic się nie zmieniło. To w wyniku tych inwestycji lat 2019-2020. On ma wpływ dlatego, że amortyzacja od tego i koszty eksploatacji wchodzą do taryfy. Prosiłbym o następny slajd. Kanalizacja sanitarna. Sanitarna sieć bez przyłączy.
wzrosła o 56,2%, a łącznie z rurociągami tłocznymi i sieciami sanitarnymi oczyszczalni ścieków o 44,7%. Przepompownie ścieków czynne. Jeśli chodzi o przepompownie ścieków sieciowe, wzrosły o 100%, było 10, jest 20, a to ma wpływ na zużycie energii elektrycznej i amortyzację, tak samo sieci. Poważny przyrost. Oczyszczalnia, wzrosła wydajność maksymalna, średni przepraw, średni przepływ dobowy z 540 na 700, natomiast w wartości majątku wzrosło to trzykrotnie, ponad trzykrotnie. To są długości, które za tym się biorą po prostu koszty. Prosiłbym o następny slajd. Chcę poinformować, że Wody Polskie, kiedy zawieszaliśmy przed zawieszeniem postępowania, poprosiły o to, żeby między innymi wydzielić ścieki dowożone z taryfy, dlatego że taryfa zgodnie z wyrokami sądów może dotyczyć tylko ścieków dopływających kanalizacją. W związku z tym dokonaliśmy po prostu badań i na tej podstawie będzie opracowana i złożona na 3 lata i odpowiednio koszty zdjęte dla ścieków dowożonych. Zwracam uwagę, że średni dopływ kanalizacją do września to można sobie na spokojnie przeanalizować. Najgorsi w zawiesinie mieli 13 888 jednostek. Co to oznacza? Że musimy koszty osadów, które nie są małe, to są 200 zł zagospodarowanie w Starym Lesie plus 200 zł za transport, wydzielić tylko dla tej grupy. Jeśli chodzi o ścieki oczyszczone, to po prawej stronie są oczy wysokości według pozwolenia wodnoprawnego. Trzeba powiedzieć, że drugi rok trzymamy się po prostu tych wyników, które są. Ja tu podałem aktualne za 3 kwartały, więc proszę zobaczyć, jak zawiesinę im mocniej kompensujemy, tym więcej mamy kosztów, ale niestety przyroda jest ważniejsza. Proszę o następny slajd. Liczba wymian wodomierzy w latach 2019-2020. Jeśli jest wpisane brak danych, to znaczy, że nie szło ich mi ustalić. Więc w środku wymiana wodomierzy głównych według zatwierdzonego pierwszego wniosku taryfowego do zaliczenia w koszty cen stawek wody. Zostały zaliczone na pierwszy rok stosowania taryfy drugi i trzeci, to jest 120 i aktualnie 120, natomiast ile wymieniono wodomierzy głównych jest podane. Wody Polskie nie pozwoliły do poprzedniej taryfy, jak i do obecnej nie pozwolą, na ilość wodomierzy większa niż po prostu wynika z 10-letniego okresu eksploatacji. Nakładki nie były i nie będą dalej uwzględniane do kosztów taryfowych. Może spółka je z pieniędzy wypracowanych tylko montować. Następny slajd pokazuje, zresztą to jest udostępnionym przez pana wójta sprawozdaniu zarządu finansowym i sprawozdaniu z działalności za rok 2021 publikowanym. Ta tabela jest na stronie KRS-u. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków, usługi obsługi kotłowni PSZOK minus pozostałe usługi, czyli wykonywane na zlecenie odbiorców, ale nie w odprowadzaniu wody, to są montażowe wymiany i tak dalej. Pozostałe przychody i koszty zostały po prostu operacyjne, związane z całą działalnością. One są na plus. Pozostałe przychody i koszty finansowe są na plus.
Również podatek do rozliczenia był kosztem, został odzyskany w bieżącym roku, bo spółka w pierwszych dwóch miesiącach musiała zapłacić podatek dochodowy. Poniżej zestawione są po prostu koszty dotyczące tylko zbiorowego odprowadzania wody. I teraz, jak ktoś będzie chciał to na bieżąco analizować, nie wszystkie koszty zaliczają się do uzasadnionych kosztów taryfowych z następnymi tabelami. Tu poproszę o następną. Ja te tabele w szerszej, jakby powiedzieć, wymiarze, bo tu na prezentacji nie zmieściło się, załączyłem do pisma z 19 października odpowiedzi na pytania pana Zbigniewa Toporowskiego. Zwracam uwagę, w pierwszej tabeli, w pozycji 3 rzymskie, jaki koszt jednostkowy ścieków został zatwierdzony? 7,48. O jaki występowała gmina? 10,95 za metr sześcienny. W pierwszym roku, w 2019, w roku obrotowym 14,9 osiągnięty, 18,25 w 2020, w momencie przejęcia przez spółkę 8,53 zł, za rok obrachunkowy 10,20, plan na ten rok jest 10,34. A więc to, co wykonaliśmy, jest poniżej pierwotnego wniosku taryfowego. Jeśli chodzi o zysk, stratę ze sprzedaży, to trzeba powiedzieć, to jest w punkcie 4. A osobną sprawą jest nadwyżka i deficyt środków finansowych. Inaczej mówiąc, to, co podlega, co jest nadwyżką przychodów nad kosztami, to jest w ujęciu budżetowym. W roku 2019 strata, znaczy deficyt środków był 350 tysięcy, 214 tysięcy w 2020, rok obrotowy 2021, 192 910 na plus, rok obrachunkowy marzec do kwietnia 94 759 zł na plus, planowany rok obrotowy 2020, strata finansowa 261 397, nadwyżka środków 148 860. Chcę zwrócić na dwie pozycje. Energia, to jest poniżej materiałów. W taryfie zatwierdzono 106 851. W 2019 roku zapłacono 160 786, 231 427 w 2020. Skąd ten nagły wzrost? On wynika z tego, że uruchomiono oczyszczalnie i dodatkowe kilometry sieci, ale 100% nowych przepompowni, które biorą energię. Spółka analizowała tą sytuację i co mogła, to w 2021 roku zmniejszyła zużycie, dlatego że ono i tak było wyższe cena niż zatwierdzona w taryfie. W związku z tym obniżyliśmy o kilkadziesiąt procent zużycie, to jest w sumie chyba o 26%. Stąd spadliśmy w kosztach 139 tysięcy. W wyniku przetargu uzyskaliśmy cenę 543,47 groszy. Mamy wzrost 176 i planujemy w tym roku przy tych zwiększonych o 128% w stosunku do uwzględnionych w taryfie cenach zamknąć się 190 199. Wykonaliśmy konkretne działania, jak i organizacyjne, jak i też remontowe, aby zmniejszyć. Jednym z podstawowych jest to, że raz na kwartał urządzenia przepompowni, bo to się okazało, że mocno brały energię, muszą być po prostu przejrzane, pompy podniesione, uwolnione z wszelkich zanieczyszczeń, dlatego że analiza pokazywała bardzo duże zużycie wtedy prądu. Oraz proszę zwrócić uwagę na jedną pozycję. Następną to są podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa.
W taryfie ich nie było. Dlaczego? Dlatego, że nie były obciążane koszty sprawozdania gminy tymi opłatami na przykład za umieszczenie w infrastrukturze drogowej. 30 tysięcy w 2019, 21 775 spółka 12 783, roku obrachunkowym 48, planujemy 52, a po wzroście ceny o 21 zł za metr kwadratowy na 100 zł, bo pewnie do końca roku prawidłowe decyzje się ukażą, to w tej pozycji wzrośnie kwota na 132 tysiące. Natomiast opłaty za usługi wodne, w związku z tym, że poprawiliśmy mocno jakość, to w stosunku do taryfowych, czyli poniesionych w 2017 10 663, jest to kwota około 6300. To tyle, jeśli chodzi o ścieki. Teraz jeśli chodzi o wodę, przy czym ja chcę powiedzieć, że tutaj są w tym ujęciu pokazywanym ścieki dowożone i ścieki z kanalizacji sanitarnej razem. Do obecnej korekty wniosku koszty ścieków dowożonych zostaną z taryfy zdjęte. Prosiłbym o następny slajd. Woda. W pierwszej obowiązującej taryfy z 2019 roku cena wody 3,51 jednoczłonowa. Natomiast w pierwotnym wniosku do poprzedniej taryfy gmina występowała o 4,90 w pierwotnej wersji i 5,08 zł. Zostało to zatwierdzone na 3,51, dlatego że kosztów modernizacji nie uwzględniono ze względu na jej niedokonanie. Aktualnie koszty wody produkcji i sprzedaży 4,53 zł w 2019, w 2020 5,18 zł, w 2021, jak spółka objęła, 4,09, w roku obrachunkowym 4,90 i planowane na rok 4,95. Podstawowe tutaj czynniki to jest tak, energia 91 w taryfie, 72 w 2019, 81 tysięcy w 2020, w 2021 jak spółka 60 tysięcy, 76 w roku obrachunkowym po wzroście cen, 102 tysiące plan. I podatki i opłaty niezależne 0. Przypominam, że spółka płaci również podatek od nieruchomości. W związku z tym i plus opłaty za, jak to się nazywa, na umieszczenie w drogach. Aktualnie 22 292, po ukazaniu się decyzji będzie to 20 tysięcy więcej. Chciałbym jeszcze jedną rzecz po prostu omówić. Odpisy umorzeniowe, amortyzacja są kosztem do taryfy i są kosztem według ustawy o rachunkowości. W taryfie 2019 w wodzie było 102 985. Po tych modernizacjach 158, bo część była dokonana w 2019-2020, 218 tysięcy. Dokonaliśmy po przejęciu majątku optymalizacji stóp amortyzacyjnych. Jest to 78 097, ale tutaj nie ma dwóch miesięcy amortyzacji, bo majątek został nam przekazany dopiero w kwietniu. Prawidłowo 98 440 w taryfie. Chciałbym, żeby wrócić do poprzedniego slajdu. Odpisam umorzeniowe i amortyzacja. W taryfie bez kosztów inwestycji wówczas 337 710. W roku 2019 709 942, proszę zobaczyć, a przychodów było 591 098 groszy, to jest poniżej trzeciego rzymskiego. W 2020, gdzie już są pełne koszty amortyzacji, 1 940 000, spółka dokonała analizy wszystkich środków trwałych i mogę powiedzieć, że dalej się już obniżyć nie da, bo jeśli największe kosztotwórco koszty amortyzacji stworzą dwa bloki, to
Cóżmy obniżyli amortyzację na 1%, czyli 100 lat. Na bazie czego? Na bazie tego, co oglądałem w życiu i w doświadczeniu. Bloki są eksploatowane, najstarsze już 80 lat obudowy, a to jest najdroższe. Urządzenia wiadomo, że się, no jak powiedzieć, mogą zużywać. Inaczej po prostu przy przychodach około 800 tysięcy, amortyzacja prawie 2 miliony jest niezjadliwa. Jest to zrobione zgodnie z ustawą o rachunkowości i w tym momencie można powiedzieć, że przewyższyło to o planowaną, ale wówczas nie było. 50% sieci, 50% dzisiaj eksploatowanych procent przepompowni, jak i można powiedzieć w energii i w 3/4 majątku oczyszczalni przyrosło w wyniku inwestycji. To są moim zdaniem najbardziej kosztotwórcze trzy rzeczy. Natomiast dlaczego trudna jest odpowiedź? Bo ktokolwiek mnie zapyta, to ja mam pytanie, za ile będziemy płacić za energię? W odpowiedzi do pana Toporowskiego napisałem po kolei historycznie, jak to jest. W zatwierdzonej taryfie 280 zł 45 groszy. W pierwszym roku działania spółki 312 zł. W drugim po przetargu 543,70 za megawattogodzinę. Planowana cena do taryfy 544, bo to się rządzi innymi prawami. Tam się trzeba brać ceny inflacji. Planowane. Średnia cena energii do taryfy Energa Obrót na 1 lutego było 1016,70. Pierwszy przetarg, bo spółka w konsorcjum z gminą razem startuje, było 2816. Proszę mi wierzyć, podwyżka ceny energii 11-krotna, to istniejące przychody by nie wystarczały. Cieszę się, że rząd dojrzał. To nie tylko jest kwestia wody, kanalizacji. Natomiast musi się, można powiedzieć, jakie będą ostateczne wnioski nasze do, przy korekcie taryfy, no, wniosku taryfowego. Zależą od tego, jaki będzie ostateczny kształt, jakby powiedzieć, ustawy o zamrożeniu, czy jak to tam można zwać, ceny dla tego typu przedsiębiorstw. W każdym bądź razie jeszcze teraz do wody, proszę. To jest woda. O ile w ściekach był po prostu nadwyżka, jakby powiedzieć, budżetowa, to w wodzie jest to w ten sposób. Zeszły rok zamknęliśmy deficytem w ujęciu budżetowym 20 535 zł. I teraz prosiłbym jeszcze jedno. Kto będzie ten materiał porównywał, to niech nie porównuje z tą poprzednią tabelą o wynikach spółki. To jest w układzie rozporządzenia taryfowego zrobione, aby można porównywać koszty w układzie finansów publicznych i w układzie ustawy o rachunkowości. To i teraz tak, przepraszam, ale do taryfy w maju, proszę o następny slajd, jak i również do sprawozdania gminy, które składamy również do naszego sprawozdania spółki, które musimy załączać do wniosku taryfowego w maju, zostały określone czynniki ryzyka na rok 2022. Wzrost kosztów energii elektrycznej ponad 70% w stosunku do roku poprzedniego. Ja chcę powiedzieć, że zmniejszenie zużycia prądu do taryfy skutkowało w ten sposób, że włożyliśmy 34%, uwzględniając zmniejszenie, jako moim zdaniem trwałe, zużycia prądu. Ponad czterokrotny wzrost kosztów opłat za zajęcie pasa drogowego. Dokładnie 481%. Skokowy wzrost cen materiałów ponad inflację. Wówczas nie można było powiedzieć ile. Myśmy zakładali 14,6%. Ewentualne przedłużenie się terminu rozstrzygnięcia taryfowego. Już wówczas było wiadomo, że Urząd Regulacji w zakresie wody i ścieków tworzy obstrukcję i to nie będzie takie szybkie i proste. Główne zamierzenia na lata 2022-2026. Wymienione w wniosku z zaznaczeniem, że kosztów eksploatacji w zakresie prądu, obsługi, amortyzacji nie wkłada się do taryfy. To jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Poziomkowej w Kaliskach,
modernizacja stacji wodociągowej w Piecach, modernizacja stacji wodociągowej w Cieciorce, wykonanie dokumentacji i zmodernizowanie stacji wodociągowej w Kaliskach, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Firmowej w Kaliskach, budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Dworcowej w Kaliskach. Było to również odniesienie do uchwały w zakresie modernizacji systemu zbiorowego zaopatrzenia wody, bo tym się musimy kierować. Starałem się, żeby jak najprościej to przedstawić i omówić. Tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę, rozpoczynam dyskusję. Bardzo proszę, pytania do pana prezesa, dyskusja na ten temat. Proszę bardzo. Kolega Zbyszek, to pan wójt najpierw, tak, a potem kolega Zbyszek iść może. Proszę bardzo, panie wójcie. Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałbym podkreślić, że to, że powstała spółka, ta decyzja, która była podjęta, każda na każdym etapie, począwszy od inwestycji związanych z zadłużeniem gminy Kaliska, polegającym na to, że wybudowaliśmy sieci wodociągowe, kanalizacyjne, najpierw w miejscowości Piece i fragmentu Frank. Potem słyszeliśmy też od niektórych radnych, nie będę już wymieniał nazwiska, żeby to znowu nie było, że poczekajmy z inwestycją rozbudowy oczyszczalni i pozostałych inwestycji związanych z Dąbrową i tak dalej. Dzisiaj z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że decyzje, które podejmowała gmina Kaliska z Radą Gminy Kaliska i z wszystkimi pracownikami, były słuszne i to wiele razy próbowałem podkreślać na tych burzliwych komisjach, gdzie nie rozumiem podejścia osób, które otrzymują materiały i odpowiada się precyzyjnie na pewne rzeczy, gdzie mówi się o kosztach, o wydatkach, o taryfie, o tym, że ktoś reguluje to i że to wszystko musi kosztować. I jak to nie będzie kosztować, to ktoś to musi zapłacić, czyli albo my z podatków, albo mieszkańcy dopłacą, a my zrobimy dopłatę, no to ja już za to nie mogę. Ale też wracając do tej, do sytuacji, kiedy tworzyliśmy tą spółkę. Pan Wojciech Pomin od samego początku jest zaangażowany w to z pracownikami, wkłada w to swoje doświadczenie zdobyte na wszystkich szczeblach różnych spółek. Jest to zakres wiedzy duży i doświadczenia duże. To w jaki sposób udało się zoptymalizować koszty, jak ktoś uważnie patrzył i obserwował, gdy to było pod zarządami gminy, to koszt jednostkowy chociażby oczyszczenia 1 m³ ścieku był 18 zł, tak? Wynikających z wyliczeń, które regulator, czyli Polskie Wody, życzyły sobie i tak to oni uznali, że wtedy był taki jednostkowy koszt. My zawnioskowaliśmy o taką samą kwotę 3 lata temu, jak wnioskujemy teraz. Czyli to nie jest ani zbyt duże obciążenie, czy zbyt duży wzrost, bo takie po prostu są realne wydatki na to, aby utrzymać sieć i zapewnić mieszkańcom wodę na tym poziomie, a słyszymy i wiemy o tym, że chociażby to jedno ujęcie wody w Kaliskach też wymaga remontu. Stąd też pilna potrzeba wykonania remontów. Te prace, że tak powiem, projektowe i przygotowawcze trwały długo, ale przyczyniły się do tego, że chociażby projekt w Cieciorce czy w Piecach został dopasowany do dzisiejszych realii, możliwości i do tego, co życie przynosiło w postaci tego doświadczenia, że mamy jedną tą ujęcie wody obciążone już, że tak powiem, mniejszym wydobyciem tej wody. Ja też chciałbym nawiązać jeszcze do tej sprawy, bo ja uważam i na komisji rewizyjnej powiedziałem, że pan Wojciech jest dobrym zarządzającym tą spółką i nie zgadzam się z tym, bo tu zostałem przedstawiony, że na komisji rewizyjnej, przedstawiając to w ten sposób, jak państwu, może trochę byłem zdenerwowany, ale może nie, że padło oskarżenie w stosunku do pana Wojciecha Pomina w 50 minucie, możecie państwo to odsłuchać, że przy tym zarządzaniu, pan Toporowski powiedział, mam wątpliwość, jestem gotów spojrzeć Pominowi w oczy, przy jego zarządzaniu nie jest w stanie nic zrobić i koniec. Ja pracowałem z człowiekiem 6 lat i wiem, co mówię. W związku z tym chciałbym uciąć tę dyskusję na wszystkich komisjach. Pan Wojciech przychodzi, to jest spokój, a jak pana Wojciecha nie ma, to są zarzuty, gdzie on jest, on powinien tu być, wytłumaczyć. Myślę, że pan Wojciech wytłumaczył, jest do dyspozycji państwa. Jeżeli ktokolwiek ma jakieś wiedzy, wiadomości, nie wiem, że pan Wojciech był na dyscyplinie finansów publicznych, czy po prostu, nie wiem, zrobił komuś krzywdę, czy sposób zarządzania doprowadził do jakiejś malwersacji, czy tak dalej, to niech to powie. Niech powie, gdzie to miało miejsce, w jakich dokumentach.
i wtedy możemy dyskutować i odnosić się do tych sytuacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kolega Zbyszek Topolski zgłosił się. Jak widzę, pan wójt jednak nie może się pozbyć pewnych tutaj takich zaleciałości, nie wiem skąd, ale ja towarzyszę mu przy niektórych wypowiedziach od samego początku wobec tego, albo od samego końca tego, co pan wójt tutaj powiedział. Rzeczywiście z panem Wojciechem Pominem pracowaliśmy długi okres czasu w różny sposób, w różnych przełożeniach i tak dalej. I mamy swoje doświadczenia, lepsze czy gorsze. Pan prezes wie, o czym mówię, nie będę tutaj w tym momencie na ten temat mówić. I mam tutaj, powtórzę to samo, co powiedziałem na komisji, się tego absolutnie nie wstydzę, czy że powiedzmy nie wycofam, panie wójcie. I nie musiał pan tego wspominać, bo tak zamierzałem na ten temat również powiedzieć. Nie wycofuję się z tego, w przeciwieństwie do niektórych osób, które mówią co nieco w przestrzeni publicznej, a potem nie wiedzą, w jaki sposób przeprosić albo w jaki sposób się po męsku zachować. Natomiast mówię w tej chwili o tym, jak sytuacja wygląda, jeśli chodzi o sprawę związaną ze spółką, ale może nie przez pryzmat bezpośrednio kierowania przez pana prezesa tą spółką, natomiast poprzez pryzmat wyników finansowych. Dojdę do końca, na końcu do tego, co chciałem tutaj w tym momencie powiedzieć. Szanowni Państwo, tworząc tę spółkę, o którą zresztą wiele, wiele lat przed tym mówiłem na każdej sesji, która dotyczyła gospodarki sprawami komunalnymi, mówiłem, że potrzebna jest u nas spółka, która weźmie w ręce wszystkie elementy, które są realizowane na szczeblu gminy w tego typu razach. Po wielu latach spółka została utworzona, gdzie ta spółka została utworzona według mnie w sposób taki, który powoduje, że na dzisiaj musimy niestety ponosić i teraz jeszcze taki przecinek. Według mnie niekoniecznie takie koszty, jakie żeśmy ponieśli teraz na poprzednich sesjach, pokrywając straty tej spółki. Gdyż uposażenie gminy tylko w praktycznie monotematyczne działania, a więc gospodarkę ściekami i wodą, z góry, tak jak pan wójt zresztą powiedział, można było założyć, że przyniesie jakieś tam straty, czy będzie przynosiło straty. Są spółki, które pan tutaj wójt powiedział, że 10 czy kilkadziesiąt, czy kilkanaście procent przynoszą straty, to jest prawda, ale są też takie spółki, które w różny sposób przynoszą dochody. Też to łatwo można sobie sprawdzić, szukając w Biuletynie Informacji Publicznej na temat przychodów spółek i są również takie, które się bilansują, niektóre wręcz przynoszą przyzwoite zyski. Na tej komisji, tej bardzo właśnie dynamicznej komisji, na której tutaj pan bardzo precyzyjnie wójt przytoczył, ja też bardzo precyzyjnie będę przytaczał, nie w tym punkcie jeszcze, ale również pana wójta wypowiedzi co do sekundy. Natomiast bardzo precyzyjnie również pan wójt wyrażał się w stosunku tutaj do radnych na te takie, tak mniej więcej, bo tutaj akurat nie jestem w stanie co zrobić, powiedzcie co zrobić, żeby ta spółka przynosiła takie czy inne dochody, czy węgle ma handlować i tak dalej, tak mniej więcej padały stwierdzenia. No tak, panie wójcie, jeśli jest taka potrzeba, żeby ta spółka przynosiła jakieś dochody, to nawet niech i węglem handluje, jeśli taka jest potrzeba. Spółka okazuje się może też według dzisiejszych naszych tutaj decydentów państwowych może też handlować po prostu węglem. Spółka musi robić to, co do niej należy, ale jednocześnie musi szukać takich zysków, które pozwolą funkcjonować bez strat. Takie jest główne zadanie spółki, każdej spółki. Do tego są spółki powołane z zasady i z definicji swojego działania. Spółki nie powołuje się po to, żeby przynosiły straty, panie wójcie. Spółki w imieniu gminy, jeśli one są takie, wykonują zadania, które są tutaj w zakresie działania gminy, ale robi się po to te spółki, bo przecież równie dobrze można było, co do tej pory było robione, że gmina zajmowała się ściekami, zajmowała się wodą, do tej pory zajmuje się różnymi jeszcze elementami i tak dalej. Ale zrobiła po to, że ta spółka została utworzona. No niech pan wójt mi powie, po co wobec tego? Żeby przynosiła straty? No nie. Wobec tego też zasadnym jest pytanie pana Grzegorza Pawłowskiego, który prosił i prosi cały czas, ja również o to proszę, żeby pan prezes
przedstawił nie tak bardzo precyzyjne, fajne, Wojtek, tutaj przepraszam po imieniu, ale tak jesteśmy, liczby i tak dalej. One są rzeczywiście, one nie są zmyślone, one są takie, jakie są. Te liczby czytają specjaliści i tak i z tego korzystają. Ja nie muszę być specjalistą, my nie jesteśmy specjalistami, widzowie również i tak dalej. Nie jesteśmy specjalistami. Jak próbowałem, i teraz przecinek, próbowałem coś powiedzieć na temat amortyzacji na ostatnim naszym spotkaniu z panem wójtem, zostałem opieprzony, że nie wiem, na czym ta amortyzacja polega. Więc panie wójcie, ja odrobiłem lekcję, po prostu nauczyłem się tego, byłem u specjalistów i rzeczywiście potwierdzili, że amortyzacja jest to koszt. Koszt wliczany, absolutnie. Biorąc pod uwagę tę definicję, biorąc pod uwagę koszt, czyli amortyzację, czyli kwestię umorzenia, i do tego tą stratę, gdybyśmy ponieśli. I teraz pan prezes, który jest specjalistą w tego typu zakresie, no zapytam, czy jeśli by odliczyć amortyzację, spółka by przyniosła zysk? No to przecież mówiłem. No przecież o to chodzi. 200 tysięcy. O, dokładnie. I o co tu było, tak mówiłem od samego początku. A więc słuchajcie, do czego zmierzam, bo to ważna rzecz. Pan prezes, w swoim wystąpieniu, jak dobrze uważnie czytaliście, zaproponował panu wójtowi inny rodzaj pokrycia straty. Panie prezesie, prawda? Prawda, bo tak zostało zapisane. Zaproponował, bo taka jest możliwość, pokrycia straty z zysków lat przyszłych, prawda? Ktoś się na to nie zgodził. Myśmy nie musieli tutaj tego pokrywać z budżetu. Biorąc pod uwagę to, że amortyzacja, tak jak pan tutaj powiedział, bardzo uważnie słuchałem, będzie obniżana, bo ze samej struktury ona się obniża i tak dalej, w końcu, i gdyby nawet przy tych taryfach, ale biorąc pod uwagę to, że taryfy, i jestem za tym, żeby wystąpić o urealnienie tych taryf, bo sprawa jest oczywista, wszystko poszło do przodu i tak dalej. I nie unikniemy tego, panie wójcie. Ja się tego nie wstydzę, znowu mówię pod swoim nazwiskiem. Nie, absolutnie tego nie unikniemy. W którymś momencie trzeba, czy jak zostało zrobione, wystąpić o zmianę taryf. Ale biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, o których mówię i tak dalej, trzeba było pozwolić na to, żeby pokryć tę stratę, takie jest moje zdanie i też dzisiaj to, o tym mówię, można zapisać sobie, do tego będziemy wracać, z zysków lat przyszłych. One nie muszą nastąpić za 2 lata, za 3, być może za 4, za 5, można tak zrobić. Po co mamy obciążać i obciążyliśmy budżet w tej chwili z tych pieniążków? Pytam się po co. Za chwilę będzie taka sama sytuacja, bo biorąc pod uwagę te wszystkie wskaźniki, znowu będziemy na koniec roku musieli podejmować taką decyzję. Ja proponuję, już dzisiaj proponuję, jeśli to będzie taka strata na tej wysokości proporcjonalnie, taka, która w tej chwili się będzie kształtowała, żeby jednak zdecydować się pokryć zysk z zysków lat przyszłych. Nie obciążać budżetu. Budżet jest w takim stanie, jakim jest, panie wójcie. I nie mówię tego po to, żeby z panem polemizować w tym momencie, tylko po to, bo jeszcze jedna sprawa. Trzeba sobie jasno powiedzieć, my radni nie musimy się znać. Pan wójt jest od tego, jest tym organem wykonawczym, który powinien się znać. Jeśli ja proponuję w ten sposób, ja się mogę mylić, ale nie na zasadzie złośliwości, bo radni nie mogą być tak traktowani. Oczywiście państwo są w różny sposób tutaj wybierani i tak dalej. My oczywiście jesteśmy wybierani przez mieszkańców, ale reprezentujecie pana wójta z listy wyborczej i tak dalej, większość z was. Ja zdaję sobie z tego sprawę, ale ja nie jestem z niczym związany, w nic tam powiedzmy w jakiś sposób zobowiązany, więc mogę mówić to co myślę i to robię. I myślę w tej chwili, panie wójcie, w ten sposób, żeby przemyśleć tę sprawę i w dobrej wierze to mówię, nie po to, żeby się droczyć, tylko żeby po prostu na w przyszłym momencie, kiedy będzie ta sytuacja, jednak spróbować pokryć tę stratę, która na pewno będzie właśnie w ten sposób, nie obciążając budżetu. A te pieniądze, które będą z budżetu, mogły być przeznaczyć na inne godne cele. To po pierwsze. Po drugie, jesteśmy radnymi, a więc trzeba radzić. Panie wójcie, ja sobie tutaj z naszym tutaj sołtysem, żeśmy się spotkali, tak pomyśleliśmy sobie, no co zaproponować w związku z tym, żeby do tej spółki włożyć, żeby te zyski jednak osiągnąć, żeby nie może tym kosztem, znaczy w tej jednej monotematycznej. Nie można usług pogrzebowych włożyć? No można, można powierzyć. Można na przykład spróbować w późniejszym terminie z wywozem śmieci. Można w remontach. Można w remontach dróg, infrastruktury. Można z PSZOK-iem, skup złomu. No różne rzeczy, które są realizowane na poziomie takiej gminy jak nasze, a które spółki komunalne realizują. Dlaczego nie? Przecież i tak ponosimy te koszty, i tak ponosimy te koszty.
a dać możliwość, bo na przykład mnie zastanawia tak, sytuacja związana, spółka obsługuje na przykład, obsługuje kotłownię, gdzie jak gdybym zapytał, jakie są koszty tej obsługi, a jaki jest zysk, no to akurat tutaj nie było, ale dostęp pewnie odpowiedzi. Koszty są większe pewnie niż ta obsługa. Obciąża się spółkę tego typu sytuacjami, gdzie jest wiadomo, że kotłownia zysku nie wygeneruje, absolutnie. To jest z góry zakładamy w tej sytuacji taką stratę, która potem wpływa, czy może wpływać na taryfy wody, bo one się z tym wiążą. Więc tych problemów jest tutaj wiele. I jeśli mamy mówić o racjonalnym działaniu, racjonalnym podejściu do tej spółki, licząc się z tym, że to nasze wspólne pieniądze, to radziłbym panie wójcie, bo jestem radnym, żeby do tego tematu podchodzić nie nerwowo, a podchodzić w sposób pragmatyczny, słuchając ze wszystkich stron, nie nerwowo się pytać, co jeszcze, a razem wymyśleć tak, żeby spółka przynosiła zyski, a jeśli nie zyski, to przynajmniej nie ponosiła strat. Dziękuję. Zanim pan prezes, to pan wójt jeszcze ad vocem. Bardzo proszę. Ja oczywiście, szanowni państwo, panie radny, ja oczywiście się cieszę z pana, że pan te lekcje odrobił, bo dla pana 500 tysięcy, przepraszam, amortyzacji to było 500 tysięcy złotych, nie potrafił pan odpowiedzieć. Odrobił pan lekcję wice i to się cieszę, że pan po prostu impulsywnie nie będzie podchodził nerwowo, gdzie pan ma te 500 tysięcy. Cieszę się, że pan chce zmienić tą dyskusję właśnie na komisji rewizyjnej. Smuci mnie jedna rzecz, że zakładając spółkę pan mówi, że to jest dobry kierunek, celowy, że tak powinno być, że to powinno być wyodrębnione, ponieważ koszty i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj mówimy o cmentarzu, mówimy o pewnych rzeczach, które mogliby zarabiać. My owszem o tym myślimy, tak, żeby przekazać jak najwięcej rzeczy. Niech pan pamięta, że spółka jest jeden rok. Spółka, której w Radzie Nadzorczej był pracownik Urzędu Miasta, który teraz jest w innej spółce w Radzie Nadzorczej i osoby z Rady Nadzorczej, gdzie taka spółka prawa handlowego, taki organ posiada i jest to ciało doradcze, które ja, tak jak pan dzisiaj wysłucha tej prezentacji, uważa, że to są cyfry, które są uczciwe, rzetelne. Wysłuchałem tego ciała doradczego, skonsultowałem się z osobami i najlepszym wyjściem właśnie jest dopłata, bo przyszły zysk to na razie jak będzie, to mamy większe cele do realizacji, czyli budowa spółki, zakup sprzętu, koparek i tak dalej, z przyszłego zysku, który może ten. Jeżeli miała być strata 300 tysięcy za rok, kolejne 300 i byłoby 600 i pan by powiedział, że spółka zadłużyła gminę, to ja jestem przeciwnikiem takiego działania. Jestem również przeciwnikiem tego, żeby nie podnosić ceny wody i ścieków, jeżeli to wynika ze kosztów, które ponosi się w wyniku, że tak powiem, wytworzenia czy uwzględnienia w taryfie, które musimy ująć i które powinny ponosić każdy mieszkaniec. Tak? Ja jestem zwolennikiem tego, żeby do ceny wody i ścieków zrobić dopłatę, jeżeli regulator, który ustali niższą cenę niż będziemy wnioskować, my jako samorząd ustalimy dopłatę do każdego metra wody i ścieki. To będzie najlepsze, a jestem przekonany, że spółka zrealizuje doskonale te zamierzenia, a musi to zrobić. Jeżeli nawet pan radny będzie miał inne zdanie, ja chciałbym, żeby były prawidłowo rozliczone inwestycje budowy dwóch stacji uzdatniania wody, rozbudowy sieci i pamiętajcie, to jest zadanie własne gminy Kaliska. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę jest to dobro strategiczne, które musimy zapewnić w każdej sytuacji, czy to będzie kryzysowa, to jest krytyczna infrastruktura i tutaj ja w pierwszej kolejności na pewno będę tutaj spółkę i prezesa i pracowników, prezes będzie spółki pilnował, żeby zrealizować te inwestycje, które mają być w przyszłości. Jeżeli firma Starwik osiąga straty i pan radny mi mówił, że ich jedynym czy większym dochodem jest zaopatrywanie sąsiedniej gminy w wodę lub ścieki i przy takiej ilości i przy doświadczeniu wieloletnim, przekształcaniu tej spółki, modernizacji i tak dalej. Nasza spółka jest dopiero drugi rok. Ona się tworzyła, tak? Ona była w organizacji, potem musiała znaleźć te wszystkie rzeczy, które podlegają amortyzacji, wyodrębnić to mienie i zrobiła to perfekcyjnie i teraz następne lata, które będą, tak jak pan radny powiedział, pewnie będzie, może osiągnąć zyski, ja nie wiem, że osiągnie zyski, tak? A kierunek był bardzo dobry i przez radnego chwalony wtedy, tak? Że tak, jak najwięcej spółki zlecać, zleciliśmy kotłownię,
będziemy zlecać w przyszłości być może cmentarz, na pewno nie pochówek, bo nie będziemy konkurencyjni dla Pineksu czy dla innej firmy na przykład z innej miejscowości. Tak? Tego nie będziemy robić. No ale pan radny uniknął pytania, w czym pan prezes jest zły, a mówi, że na końcu o tym powie, jakie ma zarzuty i że na pewno mu się to nie uda. Także jeżeli zapomniał o tym, to prosiłbym nie unikać tego, skoro chciał powiedzieć. Dziękuję bardzo. Zanim kolega Zbyszku, zgłaszał się pan prezes, także bardzo proszę panie prezesie. W związku potem z tym, że ten punkt to jest informacja z działalności, to chcę poinformować, że spółka swój wierszy duży przetarg ogłosiła i zrealizowała. Zakończyliśmy 29 września budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Poziomkowej przy udziale budżetu gminy. Chcę poinformować o kwotach. Dziękuję panu wójtowi, radzie za tą dopłatę właściciela spółki do kapitału w wysokości 230 tysięcy złotych. Ogólny koszt brutto 295 786 złotych 60 groszy, w tym VAT-u 54 745 98. Spółka netto pokryła 11 040 62 grosze, a VAT po prostu jest ten plus. Do lutego nie płacimy. Realizując tą inwestycję, odliczamy sobie VAT w najbliższych kilku miesiącach. Myślę, że osiągnięta cena jednostkowa w realizacji 200 zł za metr jest niezłą na obecne czasy. Chcę również powiedzieć, że słuchaliśmy się dobrze również w teksty zapytań, jak i wypowiedzi pana wiceprzewodniczącego Pawłowskiego. Mogę powiedzieć, że te pieniądze, które wyłożyła spółka, to jest po to, żeby przyszli odbiorcy nie musieli wcinać się w asfalcie, czy w drodze. To już są wykonane z tymi przykanalikami i jakby powiedzieć miejscami włączenia się do sieci. I tak zamierzamy dalsze inwestycje robić, żeby nie dziurawić tego, co już raz zostało zrobione. To w ogóle informacji zakończyliśmy tą inwestycję. Jeśli chodzi o pozostałe działalności, jest prawdą, że pan wójt mi pewne rzeczy polecił i żeby przejąć działalność całkowitą kotłowni, trzeba było wejść znowu w sprawie amortyzacji majątku i jesteśmy w trakcie wydzielenia, podzielenia. Zobaczymy, co nam z rachunku po prostu wyjdzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolega Zbyszek Toporowski, proszę. Bardzo krótko, szanowni państwo, żeby nie zabierać tematu. Mamy całą sesję jeszcze przed sobą, a jeszcze dużo tematów nas czeka dzisiaj. Tylko dwie kwestie, panie wójcie. Ja mam nadzieję, że po raz pierwszy i ostatni na tej sesji pan się odwołał do Starogardu, bo ja sobie też tak samo jak pewnie niektórzy nie życzą, żeby pan wójt tutaj, albo jeśli pan chce przywołać dobre przykłady, to niech pan przywołuje. Ja tylko chcę państwu znowu wyprostować sytuację. Pan wójt powiedział odnośnie spółki Starwik. Spółka Starwik za ubiegły rok, proszę państwa, miała 600 tysięcy dochodu plus, dochodu na plus, żeby sprawa była jasna. W tym roku zamknie się kwotą około 200-300 tysięcy na plus, żeby sprawa była jasna. Zgromadziła kapitał zapasowy na trudne czasy w okolicach 5 milionów złotych. To są dane za spółkę, która została przywołana, która ponosi, nie przynosi straty, panie wójcie, nie przynosi straty. Spółka Starwik nie przynosi strat. Jeszcze raz. A jeśli chodzi o sprawy związane z panem Pominem, nie będę tutaj o wszystkim mówił, natomiast uważam, że pan Wojciech Pomin jako menadżer spółki, czyli powiedzmy spółek, którymi kierował, koncentruje się zbytnio na tych elementach, które jemu, przepraszam za wyrażenie, pasują, natomiast zostawia te elementy, które są mu niewygodne i tak dalej. Ja chcę przypomnieć, panie wójcie, już tak do tego dochodzimy, to kto głosował za odwołaniem pana Pomina z funkcji i za wyjściem? Nie pan, panie wójcie? Jakoś tak nie przypominam sobie. Ja bym bardzo prosił nie wracać do historii, bo zapędzimy się w kozi róg w pewnym momencie. Panie wójcie, ad vocem. No ostatnio nie odpowiem, bo na pewno nie głosowałem za odwołanie, także tutaj mogę być spokojny. Jeżeli chodzi o spółkę Starwik, uchwała numer 4 w związku z zwyczajnego zgromadzenia przedsiębiorców wodociągowych i kanalizacji Starwik z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie wniosku zarządu spółki o pokrycie strat na rok 2021.
z KRS-u. Działając na podstawie artykułu 231, paragraf 2, punkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz tam paragrafu 15, ustęp dalej. Dobra, paragraf pierwszy. Zwyczajne zgromadzenie wspólników postanawia pokryć stratę netto za 2021 rok z kapitału zapasowego w wysokości 166,47 zł. Pokazać? Nie. No to dziękuję. Ale proszę nie prowadzić polemiki. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, jeżeli ktoś tu wprowadza błąd, Stary Las na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników, wspólnicy zaproponowali, aby zysk, który powstał, przeznaczyć na modernizację, budowę instalacji fotowoltaicznej. Pan wiceprezydent powiedział po dyskusji, do której się nie włączał, my tych pieniędzy potrzebujemy. Po prostu Starogard, miasto, potrzebuje pieniędzy i nie chce modernizować spółki, a spółka zarabia między innymi, że Warszawa rozsyła wnioski do wszystkich zakładów utylizacji śmieci po to, aby przyjmować na kwatery zmieszane odpady. Dostają to Stary Las, dostają to wszystkie suchy dom, czy tam gdzieś tam jest pod Chojnicami. Dostają takie wnioski i te śmieci jadą z Warszawy na wysypisko, na przykład do Starogardu i do innych, którzy po prostu chcą to składować i przyjmować środki. Ja wiem, że to można powiedzieć, że w ten sposób zarabia, tak? Ale nie po to powstał Stary Las przy udziale wspólników, żeby zapewnić to śmieciami na przykład z Polski, tak? Takie rzeczy się dzieją między innymi. Już dziękuję bardzo. Kolega Grześ, potem ja sobie. No zaskoczyliśmy, panie wójcie, tą informacją, że my przyjmujemy z zewnątrz. Myśmy to już przeżywali raz przy naszym wysypisku. Bardzo proszę, kolego Grzegorz. Panie wójcie, ja jestem troszeczkę zaskoczony, bo rozmawiamy tutaj o naszej spółce, a tutaj jest cały czas przytyk do przytyku i przytyk do przytyku. Ja nie wiem, czy my jesteśmy na jakiejś targowicy, czy co? Czy rozmawiamy o naszych sprawach i o naszym tutaj domku? Proszę, panie przewodniczący, o 10 minut przerwy, może emocje ochłoną. Momencik, za chwilę. Panie wójcie, zanim udzielę głosu, to jest potwierdzona informacja, że my, nas nikt nie informował, przyjmuje Stary Las śmieci z zewnątrz? Bo moment, panie wójcie, bo jeżeli tak jest, myśmy to przeżywali z naszym wysypiskiem. Pan wójcie dobrze zastanowi, zanim teraz odpowie. Bardzo proszę. Ja już się dobrze zastanowiłem, tak? Ja chciałbym tylko odpowiedzieć panu Grzegorzowi Pawłowskiemu, że wszystkie informacje, które są związane z tym, co nasza spółka robi, czy zarabia i że wiele spółek jest i potwierdzenie, że na przykład spółka sąsiedniego, który miał być dobrym przykładem na przykład miasta dużego, duża spółka z dużym doświadczeniem, również nie radzi sobie w dzisiejszych trudnych czasach z kosztami wytworzenia i kosztami, że tak powiem, sprzedaży tego potem, bo Polskie Wody nie ustaliły tej taryfy, mając większe możliwości, a mówi się, że ona uzyskuje 600 tysięcy zysku, co nie jest prawdą, no to jest jakby zakłamywanie tego, że u nas jest źle, a gdzie indziej jest lepiej. W związku z tym to było jakby na temat, a jeżeli chodzi o Stary Las, tak jak powiedziałem, zysk, bo pan radny się zapytał, 1 700 000 chyba było zysku, było z wniosku na tym spotkaniu wspólników, aby przeznaczyć to na modernizację i optymalizację kosztów energii, bo za chwilę, nie może w tym roku, bo to jest okres wyborczy, ale za chwilę będzie wniosek o podwyżkę i większościowy udziałowiec, który jest miasto Gdańsk, powie, że to jest potrzebne, a można było już te koszty obniżać. A my jesteśmy zainteresowani jako udziałowcy i potencjalne osoby, które będą w przyszłym roku rozstrzygać przetarg na dowóz odpadów, żeby te koszty były jak najmniejsze. Jasne. Kolega Grzy. Panie radny, ja już odpowiedziałem na to pytanie. Kolega Grzesiu Pawłowski, proszę bardzo. Ad vocem. Podejrzewam, panie wójcie, jakby były odpowiedzi na pytania, które zadawałem, które prosiłem, pewnie by ta dyskusja się troszeczkę inaczej skończyła. Prosto, krótko i na temat. A tak wałkujemy temat, który jest i pan wójt się tutaj porusza po niektórych sprawach, tak mi się już nie chce zabierać głosu. Ja tylko poproszę, panie przewodniczący, jeżeli ktokolwiek z prezenterów
który będzie przedstawiał jakąś sprawę, czy na komisjach, czy na sesji rady i będzie miał prezentację, to proszę o przesłanie tej prezentacji wcześniej, żeby można było się szczegółowo zapoznać przed i zadawać konkretne pytania. Tak jak pan Pomin tutaj przedstawił nam prezentację, szczegółową prezentację, ale też chciałbym na to spojrzeć wcześniej i zastanowić się i wysunąć pytania, bo tutaj padają liczby takie. Człowiek w końcu po pół godziny wypowiedzi już nie wie, jakie liczby padały, tak? A tak można się z tym wcześniej zapoznać, przeanalizować, zadać konkretne pytania panu prezesowi. Przemyślę to. Ja myślę, że sprawy robocze powinny być właśnie wałkowane głównie na komisjach problemowych, a sesja nie jest od tego, żeby wałkować sprawy szczegółowe. Bardzo bym prosił ewentualne tego typu prośby kolega Grzegorza realizować na komisjach problemowych. Pan Pomian jeszcze, bardzo proszę. Cokolwiek przygotowywać, ja dlatego w piśmie prosiłem, na komisji. Po pierwsze jest to dłużej, można po prostu rozmawiać. Sesja nie jest miejscem do dość szczegółowego materiału. Dlatego dziękuję za to. Uważam, że jestem do dyspozycji waszej na komisjach, jeśli tylko będę wiedział na tyle wcześniej, żebym mógł przygotować. Dobrze? Jasne, dziękuję. Ogłaszam 15 minut przerwy.
aktualnie przy tym punkcie 10 cały czas funkcjonowanie przedsiębiorstwa usług komunalnych Kaliska, ale jest jeszcze informacja dotycząca przygotowania bazy komunalnej do akcji Zima. Stosowną informację Państwo otrzymali w swoich materiałach na dzisiejszą sesję. Czy ktoś, Pan Wójt, chce coś do tego ustosunkować się? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, ale trochę przeskoczył Pan Przewodniczący, bo tam jeszcze jest... A jej. Przepraszam. Wracam, bo ja chciałem przyspieszyć to między innymi tutaj dzięki Markowi, bo obiad i tak dalej, ale damy sobie radę. Bardzo proszę Pani Dyrektor, przepraszam. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. W swoim wystąpieniu chciałabym przedstawić Państwu krótką informację na temat wyników nauczania w szkole w Kaliskach za rok szkolny 2021-2022 w odniesieniu do średnich ocen, które były uzyskiwane przez klasy uczniów, ale też w odniesieniu pokrótce do najważniejszych sukcesów odnoszonych w dziedzinie edukacyjnej, sportowej, artystycznej i końcowo w odniesieniu do uzyskanych wyników egzaminu ósmoklasisty. Do szkoły w ubiegłym roku uczęszczało 444 uczniów, 68 z nich ukończyło szkołę. Wszyscy uczniowie zostali sklasyfikowani. Sześcioro uczniów klas 4-7 nie uzyskało promocji do klasy programowo wyższej. 84 uczniów z klas 4-8 otrzymało świadectwo z czerwonym paskiem za średnią ocen przynajmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie. 51 otrzymało list gratulacyjny za średnią co najmniej 5,0 i wzorowe zachowanie. 21 uczniów szkoły otrzymało stypendia o charakterze motywacyjnym za osiągnięcia w nauce i 8 za wyniki sportowe. 3 uczniów zostanie wyróżnionych stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne w ramach programu stypendialnego Marszałka Województwa Pomorskiego. Najwyższą średnią roczną uzyskały klasy 5A 4,59, klasa 4A 4,51, klasa 4B 4,32, klasa 7A 4,24, klasa 8A 4,10, średnia końcowa 4,26, klasa 8C 4,07, średnia końcowa 4,20. Najwyższą średnią ocen w całej szkole uzyskali uczniowie z klasy 8A i 8C. To była średnia 5,83 i byli to Aleksandra Frost 8A, Katarzyna Frost 8A, Jakub Koper 8A i Aniela Koprowska 8C. Najważniejsze sukcesy będące udziałem naszych uczniów to dwukrotny tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu Leon z języka angielskiego, pierwsze miejsce w sejmiku ekologicznym w Bolesławowie, drugie miejsce w powiatowym konkursie Młodzi Odkrywcy Przyrody, trzecie miejsce w turnieju Mecz Pol organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące w Czersku dla uczniów klas 7-8, wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Kangur Matematyczny w kategorii Maluch, kwalifikacja do etapu wojewódzkiego Olimpiady Języka Angielskiego i Wiedzy o Wielkiej Brytanii, kwalifikacja do etapu powiatowego wojewódzkiego konkursu historycznego Po prostu pamiętać Witold Pilecki i wyróżnienie w kategorii klas 5-8 w konkursie powiatowym Myślę ekologicznie. W konkursach artystycznych najważniejsze osiągnięcia to drugie miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych, wyróżnienie w konkursie plastycznym Młody Rolnik organizowanym przez dyrektora Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Wyróżnienie w 18. Ogólnopolskim Kociewskim Konkursie Plastycznym Stacja Drogi Krzyżowej i miejsca w kategoriach klas 4-6 w Kociewskim Konkursie na najciekawszą szopkę bożonarodzeniową w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim. Trzecie miejsce i wyróżnienie w kategorii klas 3-5 w dekanalno-gminnym konkursie plastycznym Aniołowie Przyjaciele Ludzi i drugie miejsce w grupie uczniów klas 4-8 w konkursie fotograficznym imieniem Romana Landowskiego. Poza tym pierwsze miejsce w kategorii śpiew w międzygminnym konkursie poezji i pieśni patriotycznej w Starej Kiszewie. Drugie miejsce w grupie uczniów klas 8 szkół średnich i osób dorosłych w kategorii recytacja w tym samym konkursie. Trzecie miejsce w konkursie wokalnym w kategorii uczniów przedszkoli klas 1-3 szkoły podstawowej w konkursie imieniem Romana Landowskiego. Trzecie miejsce w kategorii klas 1-3 i wyróżnienie w kategorii klas 4-6 w powiatowym festiwalu piosenki ekologicznej Jedziemy do lasu. Trzecie miejsce w powiatowym konkursie piosenki Śpiewamy dla mamy. Trzecie miejsce w 15. regionalnym konkursie recytatorskim poezji religijnej i metafizycznej oraz wyróżnienie w 24. konkursie publicystycznym imieniem Edmunda Falkowskiego. Wyróżnienie w powiatowym konkursie recytatorskim poezji polskiej. Poza tym sukcesy nasze sportowe sprowadzały się do zyskania pierwszego miejsca w powiecie i awansu do finału wojewódzkiego drużyny PSP Kaliska w piłce nożnej chłopców z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku organizowanym przez Polski Związek Piłki Nożnej rocznik 2010. Pierwsze miejsce dziewcząt w powiatowych biegach sztafetowych z podwórka na bieżnię. Pierwsze miejsce w biegu na 100 metrów podczas powiatowych igrzysk młodzieży w indywidualnej lekkoatletyce. I trzecie miejsce szkoły w klasyfikacji generalnej w ramach 29. wydania wojewódzkich igrzysk szkół wiejskich małych miast województwa pomorskiego w lekkiej atletyce w Lipuszu. Egzamin ósmoklasisty pisało 68 uczniów. Egzamin został przeprowadzony tradycyjnie z 3 przedmiotów: z języka polskiego, z matematyki i języka angielskiego. Chciałabym dodać, że przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, niezależnie od osiąganego wyniku. Zaświadczenia o wynikach docierają do szkoły dopiero po zakończeniu roku szkolnego, więc nie mają wpływ na wystawiane stopnie z poszczególnych przedmiotów. W tym roku zaświadczenia absolwenci mogli odebrać w dniu 8 lipca. Zestawienie wyników egzaminu przedstawia się następująco. Z języka polskiego klasa 8A uzyskała wynik 51%, klasa 8B 49%, klasa 8C 48%, średnia w związku z tym wynosi 49%, średnia powiatowa to 54%. Matematyka, klasa 8A 52%, klasa 8B 28%, klasa 8C 48%, szkoła 44%, powiat 50%. Język angielski, klasa 8A 53%, klasa 8B 42% i klasa 8C 53%, średni wynik szkoły 50%. Wynik średni powiatu 57%. Średnie wyniki szkoły z przedmiotów egzaminacyjnych okazały się niższe od średniego wyniku powiatu. Klasa 8A napisała egzamin z matematyki powyżej średniej powiatowej. Najwyższy wynik z języka polskiego to 93%, a najniższy 11%. Rozstęp wyników wynosi w przypadku języka polskiego 82%.
Najwyższy wynik z matematyki wyniósł 100%, a najniższy 8%. Rozstęp wyniku wynosi 92%. Najwyższy wynik z języka angielskiego wyniósł 98%, a najniższy 15%. Czyli rozstęp wyników to 83%. Bardzo znaczący rozstęp uzyskanych wyników egzaminu na każdym przedmiocie egzaminacyjnym wskazuje na duże zróżnicowanie możliwości edukacyjnych zdających. Warto nadmienić, że spośród 68 zdających 20 uczniów, co stanowi 29%, uzyskało średnią końcową 4,75 i powyżej w wyniku dokonywanej klasyfikacji i podsumowania wyników nauczania. Jednocześnie z drugiej strony egzamin pisało 20 uczniów z opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej i dwoje z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej. W trakcie procesu edukacyjnego uczniom tym dostosowywano wymagania edukacyjne w klasach 4-8 zgodnie z zaleceniami opinii, niemniej jednak w trakcie egzaminu musieli oni pisać już wersję standardową tego egzaminu bez dostosowań, tak jak stanowią przepisy prawa oświatowego. Część uczniów z ogólnej liczby zdających nie w pełni wykorzystała swoją wiedzę i umiejętności w trakcie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. Szczególnie dało się to zauważyć w trakcie rozwiązywania zadań otwartych i tworzenia dłuższych form wypowiedzi, które są najwyżej punktowane na egzaminie, a co w związku z tym w największej mierze przełożyło się na uzyskane niższe wyniki. Za najlepsze wyniki na egzaminie i najwyższe średnie ocen końcowych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nagrodę wójta w tym roku otrzymały następujące osoby. Pierwszą nagrodę Jakub Koper z klasy 8A, drugą nagrodę Aniela Koprowska z 8C i trzecią nagrodę Katarzyna Frost z klasy 8A. Na wyniki złożyło się wiele przyczyn. Naszym celem, wiadomo, jest taka praca, aby z czasem dojść do tego, aby te wyniki znacznie się poprawiły. Niemniej jednak muszę powiedzieć, że po przeanalizowaniu sytuacji naszych uczniów doszliśmy do wniosku, bo analizy dokonaliśmy po to, żeby stworzyć program naprawczy, i znacząca część dzieci miała trudności z adaptacją do warunków nauki stacjonarnej. Po długim okresie nauki zdalnej wykazywała się też brakiem systematyczności nauki. Niektórych z nich pokonał stres egzaminacyjny. Było zróżnicowane oddziaływanie ze strony domu rodzinnego. Zauważyliśmy, że uczniowie mieli problem z umiejętnościami i kompetencjami kluczowymi, które należy kształcić na wielu przedmiotach. Poza tym uzyskiwane oceny z bieżącej pracy na lekcjach były znacząco różne od wyników próbnych egzaminów, które przeprowadzaliśmy, więc dążyliśmy do podnoszenia wymagań tak, aby podnieść poprzeczkę piszącym. Niemniej jednak okazuje się, że tego typu działania powinny być prowadzone znacznie wcześniej i przebiegać już praktycznie rzecz biorąc od klasy przełomu czwartej i piątej, kiedy dzieci będą przygotowywane do tego, aby podejmować się próby pisania i nie będą już miały możliwości unikania pisania, tak jak to jest niejednokrotnie na egzaminie, bo do ich prac nie ma się już wglądu i się ich nie ocenia, i to, jak napiszą egzamin, nie ma przełożenia na ocenę końcową z przedmiotu, ale tego typu umiejętności dotyczące właśnie analizy i redagowania dłuższych i krótszych form wypowiedzi będziemy kształcili w związku z tym w sposób taki już bezsprzeczny od wcześniejszych lat.
Nasz program naprawczy, który stworzyliśmy, zawiera w sobie informacje na temat tego, w jaki sposób wdrażać wnioski z przeprowadzonej analizy wyników egzaminu ósmoklasisty na poszczególnych lekcjach, przedmiotach egzaminacyjnych, ale również na innych lekcjach, po to, żeby wspomagać nauczycieli, którzy uczą polskiego, matematyki czy języka angielskiego i mobilizować uczniów do pracy. Jest różne podejście do tego zagadnienia, albowiem nie wszyscy uczniowie widzą konieczność łączenia swoich działań z dobrym napisaniem egzaminu. Wybierają się do różnych szkół, często nie są już to licea, są to szkoły zawodowe, więc przyjmują, że wystarczy przystąpić do egzaminu niezależnie od wyniku i tak gdzieś do szkoły zawodowej trafią. Niemniej jednak naszym zadaniem jako szkoły będzie podnoszenie tej poprzeczki i będziemy na pewno dokładać starań, żeby te wyniki okazywały się znacząco lepsze. Te nasze wnioski doprowadziły również do tego, że założenia związane też z rozwojem zainteresowań uczniów, z tym, iż mogą uczestniczyć w różnych formach aktywności i tym, co im oferuje szkoła, to jest przełożone na plan naszej pracy. I tak, najważniejsze zadania oświatowe na rok szkolny 2022-2023. Pierwsze to poprawa efektywności nauczania i wyników egzaminu. Drugie to zapewnienie wysokiego poziomu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach, w szczególności wsparcia psychologicznego, ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego poprzez utworzenie pełnego etatu psychologa, utworzenie nowego stanowiska pedagoga specjalnego, wspomaganie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez pozyskanie środków zewnętrznych na realizację programu Aktywna Tablica, współpraca z Ośrodkiem Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Tarczynie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, realizacja dodatkowych zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze środków rezerwy oświatowej, przeznaczonych na zajęcia z pedagogiem, psychologiem, logopedą, terapeutą pedagogicznym, przeznaczonych na konsultacje indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe. Kolejno, wdrożenie zmodyfikowanego programu wychowawczo-profilaktycznego w szkole w oparciu o wyznaczone kierunki polityki oświatowej państwa i przeprowadzoną diagnozę środowiska szkolnego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnej platformy edukacyjnej EduLIKA, która to zakłada działania na rzecz zwiększenia świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia, rozbicie błędnych normatywnych przekonań dotyczących uzależnień i przyjmowania alkoholu i substancji psychoaktywnych, wzmocnienie odporności psychicznej uczniów i poczucia sensu przez wsparcie rozwoju umiejętności społecznych, promocja zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, poprawa jakości życia i relacji interpersonalnych. Kolejne to doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb. Kolejno, rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w internecie i mediach społecznościowych. Następnie działalność innowacyjna w szkole i w przedszkolach. Dalej poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów. Następnie realizacja projektów i programów ze środków zewnętrznych. Mam tu na myśli Laboratoria Przyszłości, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa i
aktywna tablica. Kolejno, kontynuacja programów promujących aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży, WF z AWF oraz naukę pływania Umiem Pływać. Realizacja programów Ministerstwa Edukacji i Nauki, Szkoła Pamięta, Szkoła do Hymnu, Sprzątanie Polski. Następnie zapewnienie opieki uczniom w świetlicach szkolnych oraz wychowankom przedszkoli w godzinach poza realizowaną podstawą programową zgodnie z potrzebami. Następnie wspieranie postaw patriotycznych i obywatelskich, idei samorządności, wolontariatu i działań na rzecz innych ludzi. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny i współpraca ze środowiskiem lokalnym i różnego rodzaju instytucjami działającymi na rzecz edukacji. Realizacja tych zadań będzie następowała przy współudziale samorządu uczniowskiego, szkolnego koła wolontariatu, drużyny harcerskiej i gromady zuchowej w szkole filialnej, koła regionalnego Kaliskie Modraki, chóru szkolnego, biblioteki, świetlicy, pedagoga, psychologa, pedagoga specjalnego, instytucji zewnętrznych, organu prowadzącego Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, GOPS, ORE w gminie Kaliska, Środowiskowego Domu Samopomocy, Nadleśnictwa, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i innych. Oferta zajęć pozalekcyjnych w szkole w Kaliskach przedstawia się następująco. Są to zajęcia prowadzone bezpłatnie przez nauczycieli na rzecz dzieci. I są to koło regionalne Kaliskie Modraki, zbiórki 12 drużyny harcerskiej w szkole w Kaliskach i gromady zuchowej w Piecach, chór szkolny, koło taneczne, koło teatralne, język hiszpański, język niemiecki, zajęcia rozwijające kreatywność z informatyki, zajęcia z programowania, koło biologiczno-chemiczne rozwijające zainteresowania przyrodnicze, koło przyjaciół biblioteki i dodatkowo z godzin dyrektorskich zajęcia z matematyki rozwijające kreatywność w klasach 4, 5, 6 oraz 8. Po to, żeby zainteresować uczniów procesem lekcyjnym, wdrażamy od poprzedniego roku, to zaczęliśmy robić, a w tym to bardziej intensyfikujemy, innowacje pedagogiczne, czyli nowe rozwiązania organizacyjne, metodyczne bądź programowe i są to na razie innowacje pedagogiczne z edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, informatyki, zajęć przyrodniczych, geografii, plastyki, rewalidacji, godzin wychowawczych i zajęć świetlicowych. Najważniejsze zadania dydaktyczno-wychowawcze, które zaplanowaliśmy na rok szkolny 2022-2023, to obchody Dnia Edukacji Narodowej, pasowania na ucznia, przedszkolaka i wesołego świetliczaka, Dzień Papieski, kiermasz świąteczny w szkole filialnej, obchody świąt narodowych 11 listopada, 3 maja oraz Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, akcje czytelnicze w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i akcji ogólnopolskich, w tym Narodowe Czytanie, Dzień dla Ukrainy, Międzyszkolny Konkurs Kolęd, Światowy Dzień Kociewia, Festiwal Nauki, Tydzień Profilaktyki Zdrowia, Dzień Bezpiecznego Internetu, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz przeprowadzenie innych cyklicznych akcji charytatywnych, takich jak Szlachetna Paczka, Góra Grosza, Mikołaje są wśród nas, Paczuszka dla Maluszka czy zbiórka karmy dla schroniska w Starogardzie. Kolejne nasze inicjatywy to Turniej Wiedzy o Sołectwie i Gminie Kaliska, Dzień Otwarty Świetlicy Szkolnej w Kaliskach, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny w Szkole Filialnej, Noc w Bibliotece, no i dodatkowo szersze ujęcie tutaj zadań edukacyjnych poprzez zaangażowanie uczniów do Pomorskiej Ligi Zadaniowej, wojewódzkich konkursów kuratoryjnych wiedzy i innych konkursów na innych szczeblach, również artystycznych, sportowych, diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez przeprowadzanie próbnych egzaminów ósmoklasisty oraz testu kompetencji trzecioklasisty,
działania profilaktyczne, warsztaty, w tym dla rodziców w ramach prowadzonej pedagogizacji. Zadania opiekuńcze, które realizuje świetlica, obejmuje ona opieką stałą tutaj w szkole w Kaliskach 106 uczniów, świetlica w szkole filialnej w Piecach 24 dzieci. Ponadto nasza świetlica w Kaliskach zapewnia opiekę dla 236 dzieci dojeżdżających do szkoły. Z dożywiania w szkole i przedszkolu w Piecach w postaci obiadów korzysta łącznie 300 uczniów, a w przedszkolu w Kaliskach 164 wychowanków, łącznie 464 uczniów i wychowanków przedszkola. 281 uczniów korzysta z programu Owoce i Warzywa w Szkole, a 276 z programu Mleko w Szkole. Jeśli chodzi o zadania, które stawiamy sobie przed szkołami, są to również zadania, które opierają się na tworzeniu innowacji pedagogicznych, projektów, programów edukacyjnych, planowania imprez o charakterze środowiskowym oraz konkursów. Tych zadań jest bardzo dużo, przedstawię tylko najważniejsze. W przedszkolu w Kaliskach innowacje pedagogiczne, które są prowadzone, to Mali Kociewiacy, jest to zespół wokalno-taneczny, Kolorowa Siguma, Mali Matematycy, Zakodowani, czyli kodowanie na dywanie i animacje taneczne. Projekty prowadzone to Mały Mistrz w Świecie Wielkiej Literatury, Mali Wielcy Odkrywcy. Imprezy proponowane o charakterze środowiskowym to Święto Pieczonego Ziemniaka, Pasowanie na Przedszkolaka, Anielskie Granie i Truskawkowy Dzień Rodziny. W przedszkolu w Piecach innowacje pedagogiczne to Książka Uczy, Bawi i Wychowuje oraz Nauka przez Zabawę w podróży po Europie i innych kontynentach. Realizowany program edukacyjny to Mały Mistrz w Świecie Wielkiej Literatury. Imprezy o charakterze środowiskowym to Pasowanie na Przedszkolaka, Wigilia i Dzień Rodziny. Dziękuję za wysłuchanie. Pozostaję do dyspozycji, jeśli dziękuję chodzi bardzo o ewentualne pytania. Dziękuję. Informacja bardzo obszerna. Myślę, że tutaj ta informacja nie tylko dla nas, ale także i tych, którzy obserwują na nośnikach elektronicznych. Bardzo proszę, czy są pytania do pani dyrektor? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu kolejnego. Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku. Proszę. Panie Marku, ja widzę program. Ja widzę program. Porządek. Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku. Stosowną informację państwo mają w swoich materiałach na dzisiejszą sesję. Jest to zarządzenie numer 79 pana wójta z 29 sierpnia 2022 roku. Może tylko króciutkie wprowadzenie pani skarbnik, tak? Czy pan wójt? Bardzo proszę. Króciutko, zwięźle. Panie przewodniczący, szanowni państwo, zgodnie z artykułem 266 ustawy o finansach publicznych zostało przesłane zarządzenie pana wójta mówiące o informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku, ale także o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego naszego GOK-u. Pozytywną informację składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej otrzymaliśmy w dniu 31 sierpnia. Ja ją przedstawię króciutko, zwięźle. Z wyżej wymienionej informacji wynika, że dochody ogółem zostały wykonane w 56%, dochody bieżące 61%, dochody majątkowe 10%, natomiast wydatki ogółem 40%, wydatki bieżące 50% i wydatki majątkowe na tamten moment 1,6%, tak?
Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tylko może kwintesencję przedstawię uchwały numer 119 łamane przez małe g, 226 łamane przez duże b, łamane przez i łamane przez 22 składu urzędującego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie opinii przedłożonej przez wójta gminy Kaliska informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku. Skład orzekający RIO, przewodniczący Roman Fadrejewski, członkowie Anna Patyka, Marcin Nagórski opiniuje pozytywnie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kaliska za pierwsze półrocze 2022 roku. Czy mam, koleżanki i koledzy, odczytać uzasadnienie? Czy jest taka potrzeba? Dziękuję. Proszę bardzo, czy są pytania w związku z tym do pana wójta, do pani skarbnik? Jeśli nie ma, to przechodzimy do punktu kolejnego. Stan przygotowań do zimy 2023. Bardzo proszę. Mają państwo w swoich materiałach, czy są w związku z tym jakieś pytania dodatkowe tutaj do tego zagadnienia? Bardzo proszę. Mam rozumieć, że wszystko jest jasne, tak? Nie widzę. W związku z czym przechodzimy do punktu kolejnego, 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Kaliska na 2022 rok. Bardzo bym prosił komisję, pana przewodniczącego komisji resortowej, kolegę Zbyszka Malinowskiego. Bardzo proszę, kolego Zbyszku. Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych na swoim posiedzeniu zaopiniowała pozytywnie projekt tej uchwały jednogłośnie 5 głosami za. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca Komisji Edukacji, bardzo proszę. Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych również zajęła się opiniowaniem projektu tej uchwały i jednogłośnie 6 głosami za. Dziękuję. Czy komisja rewizyjna pracowała? Nie. Komisja skargi i wniosków też nie, prawda? Dobrze. Bardzo proszę, pani skarbnik, proszę bardzo, daję pani głos. Proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, przygotowałam po raz kolejny bardzo obszerny materiał dotyczący zmian w planie budżetu. W dniu dzisiejszym dołączony został nowy materiał uwzględniający autopoprawki. Te autopoprawki też były omawiane w dniu wczorajszym na komisjach. Dotyczą wprowadzenia środków na edukację dzieci z Ukrainy, które otrzymujemy z Ministerstwa Finansów. Oraz wprowadzone są też zmiany w autopoprawką w planie wydatków dotyczących dotacji celowej dla WOK-u. Jeżeli chodzi o plan dochodów, wprowadza się autopoprawkę, która jest uwidoczniona w uzasadnieniu punkt 5. Jest to kwota 16 359 zł. Zgodnie z wprowadzoną tą autopoprawką plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 529 570 zł. Łącznie plan dochodów po zmianach wynosi 36 385 175 zł i 12 groszy. Jeżeli chodzi o plan wydatków, w planie wydatków wprowadza się autopoprawkę, która jest uwidoczniona pozycji numer 4. Widniała tam kwota 26 tysięcy zł. Teraz wprowadzamy kwotę 35 810 i 33 grosze. Jest to zwiększenie środków na wykupy gruntów na terenie naszej gminy. Autopoprawka również dotyczy od punktu 28 do 31. Są to środki na edukację dzieci z Ukrainy. Kwota w paragrafie 475, kwota 9975 i 65 groszy. Paragraf 474, kwota 1750 zł. Paragraf 485, kwota 2292 i 37 groszy. Paragraf 435, kwota 2340 i 98 groszy. Jeżeli mowa, jeszcze jest pozycja 48 i 47,
Są to nowe pozycje wprowadzone autopoprawką. Nastąpiła rezygnacja z realizacji dotacji celowej na zagospodarowanie terenu publicznego przy Ośrodku Kultury na miejsce rekreacji i wypoczynku w Kaliskach. Jest zmniejszenie kwoty 19 810,33 zł i wprowadza się nową dotację na wykonanie części frontowej ogrodzenia GOG wraz z bramą, kwota 10 000 zł. W związku z prowadzonymi, przedstawionymi właśnie przed chwilą moimi autopoprawkami, plan wydatków zwiększa się również o kwotę 1 529 570 zł. Ogólnie plan wydatków po zmianach wynosi 43 033 256 96 zł. Wszystkie te zmiany odzwierciedlone są w załącznikach do tej uchwały, w załączniku numer 1 dochodów, wydatków 2A wydatków majątkowych, w załączniku numer 3 dotacji celowych, w załączniku numer 4 zmiany w funduszach sołeckich i jest nowy załącznik dotyczący przekazywanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Nanoszę sygnaturę na projekt uchwały 53/422/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 października 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaliska na 2022 rok wraz z autopoprawkami, które przedstawiła pani skarbnik. Bardzo proszę o wyrażenie opinii poprzez głosowanie tegoż projektu uchwały. Bardzo proszę. Stwierdzam, że 15 radnych zaakceptowało zmiany w budżecie. Przechodzimy do kolejnej uchwały, do kolejnego projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Kaliska. Ona jest skutkiem, chwileczkę przed chwilą podjętej uchwały, ale też krótkie słowo, bardzo proszę pani skarbnik. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ta uchwała, tak jak pan wspomniał, jest analizą i skutkiem wcześniej zaopiniowanej i podjętej przez państwa uchwały, ale także zmiany, które wprowadzone zostały zarządzeniami pana wójta, zarządzeniem numer 90, 93 i 94. Analogicznie jak do tamtej uchwały chciałabym zgłosić autopoprawki wynikające z wcześniej podjętej uchwały i plan dochodów w załączniku numer 1 do tej uchwały zwiększa się o kwotę 1 646 138 zł. Dochody bieżące o kwotę 806 201,02 zł. Dochody majątkowe 839 937 zł. Jeżeli chodzi o plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 646 138 zł. Wydatki bieżące 611 248,16 zł. Wydatki majątkowe 1 034 889,86 zł. Jest prowadzona aktualizacja w załączniku numer 2 do niniejszej uchwały w wykazie przedsięwzięć. Zaktualizowano tutaj kwoty w przedsięwzięciu dotyczącym budowy budynku komunalnego oraz budowy budynku Kaliskiego Centrum Historyczno-Edukacyjnego oraz wprowadzono nowe zadanie dwuletnie, wykonanie dalszej części oświetlenia w miejscowości Bartel Wielki, gdzie łączne nakłady wynoszą 19 680 zł. W 2022 planowana kwota wydatków wynosi 9 000 zł, a w 2023 kwota 10 680 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę stanowiska komisji. Bardzo proszę. Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych opiniowała projekt tej uchwały
jednogłośnie 5 głosami za. Panie Przewodniczący Komisji Resortowej, proszę. Komisja Budżetu i do Spraw Gospodarczych opiniowała projekt tej uchwały pozytywnie, jednogłośnie 5 głosami za. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę, zamykam dyskusję, nanoszę sygnaturę 53 rzymskie łamane przez 423 arabskie przez 2022 Rady Gminy Kalisko z dnia 26 października 2022 roku w sprawie zmian w letniej prognozie finansowej Gminy Kalisko na lata 2022-2031 wraz z autopoprawkami. Bardzo proszę o wyrażenie opinii poprzez głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że 15 radnych przyjęło powyższy projekt uchwały. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Kalisko nieruchomości oznaczonej jako działka nr 328 łamane przez 12 położone w obwodzie Kaliska. Bardzo proszę o stanowiska komisji. Komisja resortowa, bardzo proszę. Komisja Budżetu i do Spraw Gospodarczych po zapoznaniu się z uchwałą opiniowała ją pozytywnie, jednogłośnie 5 głosami za. Komisja Edukacji, bardzo proszę, tak w skrócie proszę. Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych również opiniowała projekt tej uchwały jednogłośnie 6 głosami za. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję, nanoszę sygnaturę. Uchwała nr 53 rzymska łamane przez 424 arabska przez 2022 roku Rady Gminy Kaliska z dnia 26 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Kaliska nieruchomości oznaczonej jako działka nr 328 łamane przez 12 położonej w obrębie Kaliska. Bardzo proszę o wyrażenie opinii poprzez głosowanie. Stwierdzam, że wszyscy radni zaakceptowali powyższy projekt uchwały. Przechodzimy do punktu kolejnego, 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatę nabycie przez Gminę Kaliska nieruchomości oznaczonej jako działka nr 71 łamane przez jednej położonej w obrębie Dąbrowa. Bardzo proszę, Komisja Resortowa, kolega Zbyszek Malinowski, proszę bardzo, stanowisko. Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych tą uchwałę zaopiniowała pozytywnie 5 głosami za. Dziękuję bardzo. Komisja Edukacji, bardzo Komisja proszę. Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych również pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały jednogłośnie 6 głosami za. Dziękuję bardzo. Panie Wójcie, skąd taki projekt uchwały, żeby mieszkańcy też wiedzieli coś i niecoś na ten temat? Proszę bardzo. Króciutko. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, działka, która jest przedmiotem tutaj projektu uchwały, dotyczy uzupełnienia przejazdu między ulicą Osiedle Leśne miejscowości Dąbrowa do miejscowości Dąbrowa. Jest to ostatni fragment nieuregulowany. Jest to droga serwisowa, która będzie łączyła osiedle i przyszłości działki, które mogą powstać w obrębie drogi krajowej 22. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Nanoszę sygnaturę na projekt uchwały 53 rzymską, łamane przez 425 arabskie przez 2022 rok Rady Gminy Kaliska z dnia 26 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Kaliska nieruchomości oznaczonej jako działka nr 71 łamane przez jednej położonej w obrębie Dąbrowa. Bardzo proszę o wyrażenie opinii poprzez głosowanie. Stwierdzam, że wszyscy radni obecni na sesji zaakceptowali powyższy projekt uchwały. Przechodzimy do punktu 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Bardzo proszę, panie wójcie, też, żeby była informacja dla mieszkańców, które obserwują. My wiemy, o co chodzi, ale mieszkańcy też powinni wiedzieć. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w wyniku już podjętej uchwały Rada Gminy wyraziła zgodę na zamianę tych nieruchomości. To był stary przebieg drogi powiatowej, który biegł przed wybudowaniem drogi, można powiedzieć w cudzysłowie, obwodnicy Płociczna. Dzisiaj jest możliwość zamiany działki, która stanowi fragment
istniejącej obecnie drogi asfaltowej z tą drogą nieutwardzoną przez Płocicno. W tym celu Zarząd Powiatu podjął już uchwałę, jednakże aby doszło do skutecznej zamiany, niezbędne jest tutaj podjęcie uchwały o zaliczeniu do kategorii dróg gminnej tego fragmentu drogi przejmowanej. Wówczas będzie sporządzony akt notarialny zamiany i jakby w tej miejscowości Płocicno będzie można jakby na własnym gruncie realizować inwestycje sołeckie, gminne. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Komisja oczywiście zaczynają. Proszę bardzo, kolega Zbyszek Malinowski. Proszę. Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych opiniowała projekt tej uchwały 5 głosami za. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca Komisji Edukacji. Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych opiniowała projekt tej uchwały 6 głosami za. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zamykam. Nanoszę sygnaturę na projekt uchwały 53/426/2022 Rady Mikalicka z dnia 26 października 2022 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Proszę o wyrażenie opinii poprzez głosowanie tegoż projektu uchwały. Stwierdzam, że wszyscy radni, cały komplet rady zaakceptował powyższy projekt uchwały. Przechodzimy do punktu kolejnego. 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku. Bardzo proszę o stanowiska. Komisja resortowa, proszę bardzo. Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych po zapoznaniu się z uchwałą oraz wysłuchaniu informacji od pana wójta zaopiniowała tą uchwałę pozytywnie 4 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym. Dziękuję bardzo. Komisja Edukacji, bardzo proszę pani Tereniu. Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych opiniowała projekt tej uchwały jednogłośnie 6 głosami za. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o wprowadzenie do dyskusji. Bardzo proszę, panie wójcie. Panie przewodniczący, szanowni państwo, kompetencją tutaj Rady Gminy jest ustalanie stawek podatkowych na rok następny. Jakby dochodem gminy Kaliska są właśnie wpływy z podatków lokalnych i opłat. W związku z dyskusją, która toczyła się na tej sali już w obecności prawie wszystkich radnych, zostały poczynione ustalenia, że zostanie przedstawiona jedna stawka taryfowa, która będzie proponowała wzrost dla wszystkich grup podatków o 15%. Z takim ustaleniem ten projekt uchwały został przygotowany i w dniu dzisiejszym państwu przedstawiony. Nie trzeba tutaj tłumaczyć, że wzrost inflacji jest wyższy niż proponowane stawki, jednakże taką, jakie zobowiązanie zostało podjęte. W związku z tym prosiłbym państwa o przyjęcie tego projektu uchwały. Proponowany wzrost 15% to jest kwota ponad 300 000 zł w skali roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, kolega Zbyszek Toporowski. Proszę bardzo. Ja mam pytanie do pana wójta. Czy pan wójt konsultował te stawki z innymi jeszcze grupami społecznymi na terenie tej gminy oprócz radnych? Jeśli tak, to kiedy i z kim? Został podany komunikat i przygotowany, że tak powiem, dzień oraz pracownik, jak i ja, oczekiwaliśmy na osoby, do których zostało to skierowane, czyli do przedsiębiorców. Żadna osoba się nie stawiła. Musiałbym poszukać na stronie Kalisk 29 lub 30 września. Taka informacja na stronie o takich konsultacjach się ukazała. Także w takim dniu się odbędą oczywiście, tak? Bo ona wcześniej się ukazała. Dziękuję bardzo. Kolega Jacek Rola, proszę bardzo. A jeszcze adwokat. Jeszcze. Przepraszam. A konsultacje w ramach tej komisji gospodarczej? Komisja gospodarcza została rozwiązana. Ale sam, kto rozwiązał? Zarządzenie wójta zostało rozwiązane z uwagi na to, że przewodniczący tej komisji zrezygnował. Po rozmowach z pozostałymi członków nie można było wyłonić żadnego przewodniczącego. Panie wójcie, no, ja, tak troszkę kurczę, nie wiem. Ja pamiętam, jak hasło wyborcze brzmiało,
pana wójta w tej kadencji, kiedy ja startowałem z listy pana wójta. Mniej więcej, że utrzymanie istniejącego poziomu oświaty. Mogę się mylić co do tego stanu rzeczy, ale tak, tak chyba mniej więcej było. Mam to jeszcze w archiwach jeszcze u siebie. 4 miesiące czy 5 miesięcy po wygraniu wyboru pan zlikwidował, czy próbował zlikwidować szkołę w Piecach. I zresztą to się w efekcie udało. W tej, o ile pamiętam, w ramach wyborów, w ramach takiej działki gmina rozwojowa, miał pan takie swoje hasło, konsultacje i spotkania z naszymi przedsiębiorcami. Pomoc dla przedsiębiorców ogólnie i tak dalej. No to ja nie rozumiem czegoś takiego, bo w ramach tej pomocy dla przedsiębiorców rozwiązuje pan ciało konsultacyjne, które no w jakiś sposób spełniało tę rolę i tak dalej. Nie jestem bardzo w stanie zrozumieć, aż się boję czego, co będzie na kolejną i co pan sobie założy za utrzymanie na kolejne kampanię wyborczą. Bo to wskazuje na to, że to, co pan sobie założy, dokładnie odwrotnie się dzieje tutaj. To zaskoczony jestem, powiem szczerze, tą sytuacją. No nie byłem to świadomy tego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolega Jacek Rola, proszę bardzo. Panie wójcie, ja chciałbym zaproponować, z racji, że my cały czas podnosimy, a mamy w tej chwili czas kryzysu, dotyczy to nas wszystkich, a zwłaszcza małych gospodarstw domowych, tych jednoosobowych, a i wieloosobowych. I prosiłbym może, żeby jednak te stawki zamrozić na ten rok podatkowe. To nie jest rezygnacja z podatku, tylko najzwyczajniej w świecie zawieszenie. I patrząc generalnie dla dużego, jakim jest obiektem gmina, to jest niewielki przychód, ale dla poszczególnych małych, zwłaszcza małych gospodarstw rodzinnych podniesienie tego podatku to jest dosyć spore, znaczne obciążenie, 15%, także na pewno jest to odczuwalne. I nie wiem, czy nie powinniśmy jako radni właśnie optować za tym, żeby jednak zamrozić te stawki i wyrównać ewentualnie w przyszłym roku, jeżeli się sytuacja zmieni i polepszy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze? Mam rozumieć, kolego Jacku, że to jest wniosek, tak, do przegłosowania, tak? Jeżeli można, to tak. Rozumiem. Ja mam odmienne zdanie, zanim oczywiście poddam ten proces głosowania, bo jeżeli gmina ma realizować te wszystkie zadania inwestycyjne, które stoją przed nami, na które żeśmy pozyskali środki, to trzeba szukać środków, chociażby tylko tych niewielkich, żeby zrealizować to, co nas czeka w przyszłym roku. Ja nie wiem, co będzie za 2 lata i trudno tu optować, ale padł wniosek tutaj kolegi Jacka odnośnie zamrożenia. Ja poddam go po głosowanie. Bardzo bym prosił o precyzyjne przegłosowanie tegoż wniosku. Kto jest za przyjęciem tego wniosku, głosuje za. Moment. Ja wyjaśniam. Ale trzeba go wprowadzić. Tak, ale ja wyjaśniam kwestię. To wprowadzane. Kto jest za wnioskiem pana Jacka, głosuje za. Kto jest przeciwny wnioskowi, wnioskuje przeciw. Kto się wstrzymuje, wstrzymuje. Czyli wyraża swoją opinię poprzez głosowanie. Bardzo proszę w tej formie. Można. Proszę bardzo, każdy głosuje. Stwierdzam, że przeciw, wniosek kolegi Jacka upadł, w związku z czym 11 głosami przeciw, 4 głosami za, wniosek upadł. Przechodzimy w związku z tym do dalszej dyskusji. Nie widzę, zamykam dyskusję, nanoszę sygnaturę na projekt uchwały.
53 rzymską, łamane 427, a rastkę przez 2022 Radę Mikalicka z dnia 26 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnionego podatku. Bardzo proszę o wyrażenie opinii poprzez głosowanie. Stwierdzam, że 12 głosami za, przy 3 przeciwnych wniosek został zaakceptowany, ten projekt został zaakceptowany. Przechodzimy do punktu proszę. A brakuje jednego głosu. A nie, 15, dobrze jest, przepraszam. No bo zwątpiłem. Przechodzimy do punktu kolejnego. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kaliska, bardzo proszę o gminie Karsin. Bardzo proszę o stanowiska komisji. Kolega Zbyszek Malinowski, proszę bardzo. Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych po zapoznaniu się z projektem uchwały opiniowała ją pozytywnie 5 głosami za. Dziękuję. Komisja Edukacji, bardzo proszę. Pani Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych opiniowała projekt tej uchwały 6 głosami za. Dziękuję bardzo. Króciutko, panie wójcie, gdyby też była jasność. Państwo, realizowaliśmy projekt Pomorskie Szlaki Kajakowe. Tam niezbędne były partnerstwa. To partnerstwo było z gminą Karsin. Następnie tym liderem wiodącym była gmina Karsin, ale też były zobowiązania promocyjne. W związku z tym my przekazujemy tą kwotę wynikającą z tych zobowiązań gminie Karsin, a gmina Karsin to następnie przekazuje temu liderowi tego całego projektu. Także prosiłbym państwa o pozytywne przyjęcie tego projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Zamykam dyskusję, nanoszę sygnaturę. 53 rzymskie łamane przez 428 aradkę przez 2022 z dnia 26 października 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Karsin. Bardzo proszę o wyrażenie opinii poprzez głosowanie tegoż projektu uchwały. Stwierdzam, że wszyscy radni obecni na sesji zaakceptowali powyższy projekt uchwały. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszych obrad. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji parafii rzymskokatolickiej pod wezwanie Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub robot budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Bardzo proszę o stanowiska. Kolega Zbyszek Malinowski, komisja resortowa, proszę. Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych opiniowała projekt tej uchwały jednogłośnie 5 głosami za. Dziękuję również bardzo. Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych opiniowała projekt tej uchwały 6 głosami za. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pan wójt. Panie przewodniczący, szanowni państwo, zgodnie z projektem uchwały, która określa zasady przyznawania dotacji dla podmiotów, którzy realizują zadania z zakresu ochrony zabytków, wpłynął wniosek od parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecach. On wpłynął 26 września. Następnie komisja, zgodnie z tym uzasadnieniem, które państwo macie, dokonała weryfikacji prawidłowości i zgodności i zaopiniowała ten wniosek prawidłowo, jako spełniający te wszystkie wytyczne. W związku z tym prosiłbym państwa o podjęcie tej uchwały w celu możliwości wypłaty kwoty 150 tysięcy złotych na realizację tego zadania, które zostało opisane w tym projekcie uchwały. Dziękuję bardzo. Kolega Jacek Rola, proszę bardzo, panie Jacku. Panie wójcie, ja na początku to chciałem podziękować za te pieniądze, które pan zagospodarował, powiedzmy, udało mu się wydzielić z tych wszystkich naszych tutaj potrzeb i znalazł pieniądze na remont dachu w kościele w mojej parafii i za to jest chylę czoło i dziękuję, ale pan wójt miał też spotkanie w Starogardzkim
w powiecie starogardzkim i tam z tego co pamiętam, no nie mówił pan o tym spotkaniu dzisiaj nic, ale z tego co pamiętam, bo byłem akurat na tym spotkaniu, uzyskał pan tam symboliczny czek na dodatkowe środki w wysokości 2 miliony 880 zł z groszami. I jest to dofinansowanie na wsparcie samorządu do dyspozycji pana wójta. I ja po prostu chciałbym pana prosić, z racji, że remont naszego kościoła jest drogi, wszystko zdrożało, jeżeli by można było, jakby pan wójt znowu pomyślał o jakimś dofinansowaniu dla naszej parafii. Wspomnę, że tam mniej więcej z naszego kościoła korzysta w każdą niedzielę 600 osób. To jest dosyć dużo. Jest to zabytek i byłoby bardzo mile widziane, jeśli by pan wójt znowu się pochylił nad sprawą naszej parafii i gdzieś poszukał dodatkowych środków dla naszej parafii. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan wójt, proszę bardzo. Szanowni państwo, no to czy akurat te pieniądze by się znalazły w budżecie, to w dużej mierze zależy też od państwa, tak? Od kondycji naszego budżetu i od zamierzeń inwestycyjnych, na przykład parafii, którą to musicie państwo wiedzieć, że ten etap, na który zostanie przyznany, czyli realizację któregoś etapu, czy pierwszego etapu remontu dachu plus remontu dachu plebanii, który jest finansowany, będzie finansowany prawdopodobnie z środków unijnych w ramach naboru do chaty Kociewia, to ten etap jakby finansowo przez Kościół na przyszły rok, myślę, zostanie zamknięty i jakby do tego etapu nie moglibyśmy dofinansować. Rozmowy z księdzem proboszczem, które również te słowa, co pan Jacek tutaj powiedział, również wyrażał jakby potrzebę, aby takiego wsparcia udzielić. My oczywiście nie mówimy, że nie, ale jeżeli będzie etap kolejny, myślę, że to będzie za 2 lata, powiedzmy tam elewacja, czy jakiś etap prac chociażby na zewnątrz, czy tam nie wiem, kwestia dodatkowych, nie wiem, czy tam, no cokolwiek tak by to miało być, związane z kościołem, czy wewnątrz, czy elewacji, no myślę, że jesteśmy w stanie ten jedyny zabytek w jakiś sposób dofinansować. Jednakże przyszły rok, pomimo tego, to co pan Jacek powiedział, samorządy otrzymały tą najniższą kwotę, tak jak Kaliska, to była najniższa kwota, którą otrzymały samorządy, 2 miliony 800 na pokrycie różnych tam wydatków, które gmina ponosi i w tej kwocie 2 miliony 800 jest też 15% na efektywność energetyczna i to jest ściśle określone w przepisie prawa, bo jeżeli byśmy tego nie zrealizowali do 2027 roku, to wówczas nie moglibyśmy się ubiegać o żadną subwencję rozwojową. W związku z tym będziemy proponować z tej kwoty państwu w przyszłym roku, żeby ją wykorzystać jak najszybciej i zamknąć temat, jakby nie zostawiać sobie, bo różnie to się może podarzyć, będą wybory już tu wypowiedziane, że kampania się zaczyna i ktoś by następny mógł zapomnieć o tej kwocie i by się okazało, że za 5 lat nie będziemy mogli żadnej takiej subwencji rozwojowej. Panie Jacku, my jesteśmy otwarci, ja też taką wolę wyraziłem księdzu proboszczowi. Pan był na tym spotkaniu, też była mowa o 2 naborach, które mają się wydarzyć w przyszłym roku prawdopodobnie w ramach PGR-ów i w ramach zabytków. I myślę, że wtedy jak ten nabór w ramach inwestycji strategicznych Polski Ład będzie, gdzie również parafie było powiedziane, będą mogły startować, że my ten temat zamkniemy, tak? Że zamkniemy dotacją i zamkniemy pewnie, że ta różnica, którą by plebania mogła pozyskać, to ten wkład własny może być na przykład wkładem dotacji z Urzędu Gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze? Chciałem Cię jeszcze podziękować za tą deklarację. Myślę, że deklaracja stanie się czynem i dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze głosy w dyskusji? Ja myślę, że tu chyba już nie trzeba dyskutować, tylko podjąć uchwałę w tej materii. Bardzo proszę, zamykam dyskusję. 53 rzymską, numer 429 Radków przez 2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 października 2022 roku. W sprawie udzielenia dotacji parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w piecach na pace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Ja tylko przytoczę paragraf 1. Udziela się parafii rzymskokatolickiej
pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecach dotacji w wysokości 150 tysięcy złotych na dofinansowanie prac remontu dachu budynku Kościoła Rzymskokatolickiego pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecach wraz z wymianą pokrycia dachowego. Bardzo proszę o wyrażenie opinii co do tegoż projektu uchwały. Stwierdzam, że wszyscy radni obecni na sesji, czyli cały skład rady, zaakceptował powyższy projekt uchwały. Przechodzimy do tych dwóch projektów uchwał, o które żeśmy rozszerzyli porządek dzisiejszy obrad. 23 punkt, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia. A przepraszam, jeszcze 22, odhaczyłem już. 22, przepraszam. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. Bardzo proszę o stanowisko komisji. Komisja resortowa, po to pani Terenium. Bardzo proszę o stanowisko. Komisja Kultury. Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych opiniowała projekt tej uchwały 6 głosami za, jednogłośnie. Kolega Zbyszek Malinowski, bardzo proszę. Projekt tej uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Budżetu i Spraw Gospodarczych. Dziękuję bardzo. Co roku uchwalamy taki program współpracy, w związku z czym może króciutko tylko jedno, dwa zdania, panie wójcie. To są działające na naszym terenie organizacje przecież, prawda? Proszę. Szanowni Państwo, od kilku lat podejmujemy taki program, w którym określamy, jakie kategorie sport, kultura i zdrowie i w tym zakresie organizacje i te podmioty wymienione w tych artykułach mogą startować w konkursie, którym my organizujemy i w tej puli jak co roku przekazujemy kwotę 22 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję, nanoszę sygnaturę na projekt uchwały numer 53 rzymska, mamy też 430 radka 2020 roku Rady Gminy Kalika z dnia 26 października 2022 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kalika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o jej wolontariacie na rok 2023. Proszę o wyrażenie opinii poprzez głosowanie tegoż projektu uchwały. Stwierdzam, że wszyscy radni obecni na sesji, czyli pełny komplet, zaakceptowało 15, zaakceptowało ten projekt uchwały. I teraz przechodzimy do tego 23 punktu. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości, od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Bardzo proszę, panie wójcie, o wprowadzenie króciutkie, bo wiem, że już o tym była mowa, ale one nie były dyskutowane, nie były podejmowane uchwały na komisji. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ponieważ dochód rozporządzalny, który jest jakby wykładnią do możliwości ustalenia maksymalnej stawki tej opłaty, wzrósł, jest możliwość, aby ta stawka wzrosła do 206 zł 19 groszy na rok następny, ta stawka ryczałtowa. W związku z tym daje to skutek około 6 tysięcy złotych w skali roku. Nie licząc tych, którzy jeszcze dojdą albo będą zweryfikowani jako letniskowi. Także prosiłbym Państwa, mając na względzie wszystkie okoliczności za i przeciw, czy oni powinni być w systemie, czy nie, a jak już są, to niech płacą po prostu, bo wiecie Państwo, że ten ryczałt nie jest zbyt duży, tak? Jeżeli jest większy, to trzeba go podnieść. Dziękuję bardzo. Czy Pan Przewodniczący Komisji Resortowej, była dyskusja na ten temat i stanowisko? Tak, Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych została poinformowana o wprowadzeniu takiej uchwały. Rozmawialiśmy na ten temat, ale nie opiniowaliśmy i zostawiliśmy to na sesję. Na sesję Rady Gminy. Podobnie z tego chyba było, pani przewodnicząca. Otwieram w związku z tym dyskusję.
Zamykam dyskusję, nanoszę sygnaturę na projekt uchwały 53 rzymską, nr 431, a raport 2022 Rady im. Kaliska z 26 października 2022 roku w sprawie przyjęcia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Proszę o wyrażenie opinii poprzez głosowanie tegoż projektu uchwały. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że wszyscy radni, 15 cały komplet, zaakceptował powyższy projekt uchwały. I przechodzimy do punktu 24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Wiem, że była podobna historia z dyskusją na komisjach. Podejrzewam, że też nie było podejmowane, ale prosiłbym o wprowadzenie, panie wójcie, jeżeli można. Panie przewodniczący, szanowni państwo, minister finansów zawsze obwieszcza wielkość tych wzrostów, o wielkości opłat podatkowych od środków transportu. Zdarzyło się to między przygotowaniem materiałów a terminem sesji. W związku z tym pozwoliliśmy sobie przygotować taki projekt uchwały, który zachowuje do tej pory tą kwestię najniższych podatków w gminie Kaliska, z uwagi na to, że to ma swoje odzwierciedlenie już w pojazdach, które są i z gminy Szubin, z gminy wiejskiej Starogardański, z gminy Zblewa, z gminy Stara Kiszewa. Też obserwują nas, bo takie pytania miałem, czy ta stawka zostanie utrzymana, i prawdopodobnie wróży to temu, że ta ilość tych pojazdów czy podmiotów ulegnie zwiększeniu, i to daje wymierne korzyści, tak? Bo to są duże podmioty, które mają po kilkanaście czy kilkadziesiąt pojazdów ciężarowych. Proszę państwa o zachowanie tego trendu i podjęcie tego projektu uchwały. Wzrosty od minimalnych są kilku do kilkunastu złotych, tak? Jak coś było tam 1380, to jest na przykład 1400, tak? Czy tam 6 zł, 8, takie są wzrosty od tych minimalnych. Jasne. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję, nanoszę sygnaturę na projekt uchwały 53 rzymska, łamane przez 432 radkę do 2022 Rady im. Kaliska z dnia 26 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Proszę o wyrażenie opinii poprzez głosowanie tegoż projektu uchwały. Bardzo proszę. Stwierdzam, że 15 radnych obecnych na sesji zaakceptowała powyższy projekt uchwały. Przechodzimy do punktu 25. Wolne wnioski, informacje. Bardzo proszę. Pan wójt, proszę bardzo. Szanowni państwo, to co już wcześniej powiedziałem o tych środkach finansowych. My tu z panią skarbnik i wiele samorządów, które otrzymaliśmy 2 miliony 800. Prowadzimy dyskusję z Regionalną Izbą Rachunkową, w jaki sposób prowadzić je do przyszłorocznego budżetu. Z tych środków zostanie zakupiony węgiel, który samorząd, tutaj pan Andrzej Sabiniarz jeszcze jest z nami na sesji, zawnioskowaliśmy w ramach pisma, które otrzymaliśmy do grupy takiej węglowej, Polskiej Grupy Węglowej, czy podobny skrót, że samorząd może zakupić dla własnych celów węgiel. Dzisiaj się dowiedzieliśmy, że to jest po 1800 zł za tonę plus dowóz, jeżeli ktoś płaci tam akcyzę, to jeszcze akcyzę. Do tego podatek VAT dochodzi, tak? Także my zakupimy taki węgiel dla cieciorki, dla środowiskowego domu i dla Bartla, oraz GOK oddzielnie zakupi dla siebie, tak? Jest taka możliwość. Jest to dosyć atrakcyjna na dzień dzisiejszy cena tego węgla. Poza tym, tak jak powiedziałem, te środki muszą być wykorzystane na efektywność energetyczną oraz na pokrycie tych wszelkich wzrostów opłat i wzrostu energii oraz kryzysem i ubytkiem dochodu, bo to jest właściwie dotacja wynikająca z wyrównania dochodów z PIT-ów. Przygotowujemy się z panią skarbnik, pani skarbnik, w zasadzie po omówieniu pewnych inwestycji, które należy zrealizować i które są kontynuacją wieloletniej planu finansowego. Ten budżet również jest na przyszły rok dosyć imponująco duży, wynikający z tych inwestycji, o których państwo wiecie, podpisaliśmy już na budowę dróg w technologii ułożenia płyt, budowę ulicy Spacerowej, Jasnej oraz rozbudowę zbiornika. Trwa postępowanie przetargowe na budowę i modernizację właściwie stacji uzdatniania wody w Cieciorce wraz z sieciami kanalizacyjnymi przy ulicy Krętej,
przy ulicy Dworcowej w Kaliskach i przy ulicy Firmowej. To jest postępowanie o wartości co najmniej 5 milionów złotych. Dzisiaj również już jest przygotowane do ogłoszenia postępowanie na modernizację, właściwie kompletną budowę od podstaw hydroforni stacji uzdatniania wody w piecach. Są to duże inwestycje, które generują też duże wydatki majątkowe. Tak jak zauważyliście Państwo, w tym roku już mamy ponad 43 miliony po stronie wydatków. Przyszły rok z pewnością też będzie tej wielkości. I w tych trudnych, że tak powiem, czasach, gdzie na pewno te wydatki bieżące będą wzrastały, jest to dosyć duże obciążenie nas tutaj jako samorządu. Nie tylko, że tak powiem, jakby pracą, ale też budżetu, tak? Bo te inwestycje wymagają wkładów własnych, które niekiedy przekraczają tę wartość wkładu deklarowanego, czyli te 2 lub 5% lub 15%. Tak? Także to tylko tak woli informacji jako wolne wnioski. Jeżeli chodzi o też ważną rzecz, tutaj część radnych wie, część przekazywałem, część ten, że była pierwsza konsultacja w zasadzie koncepcji roboczej, na podstawie której zostanie wykonana ZRID, czyli realizacja inwestycji drogowej, przebudowy drogi 22 na odcinku Czarna Woda z Blewo. Zostało to w formie, że tak powiem, spotkania online z projektantem i z gminami. Takie spotkanie się odbyło. Na całym odcinku drogi od Czarnej Wody ścieżka rowerowa będzie biegła, patrząc od Czarnej Wody aż do pieców, do skrzyżowania z ulicą 6 Marca. Tam nastąpi niewielka korekta tego skrzyżowania, żeby ona schodziła się prostopadle z ulicą Polną, czyli jakby zostanie przesunięte w stronę Starogardu, za przystankiem przed zjazdem do kościoła. Tą drogą Polną zostanie wybudowana pierwsza waga dla potrzeb inspekcji transportu drogowego, czyli po prawej stronie, też patrząc w stronę Starogardu Gdańskiego. W piecach zostanie zamknięty jeden wyjazd, bo to nie jest skrzyżowanie z ulicy Okrężnej. Ona ma być ślepą ulicą. Na końcu przed asfaltem ma zostać wykonana zawrotka poprzez wywłaszczenie części gruntu osoby prywatnej i tej istniejącej drogi ulicy Okrężnej. Tak? To jest jedyne zamknięcie, że tak powiem, w miejscowości Piece. Dalej następuje przebudowa skrzyżowania w miejscowości Frank polegająca. No i oczywiście przez całą miejscowość Piece będzie doświetlone, czyli tereny zabudowane są doświetlone i wcześniej w miejscowości Studzienice na zjeździe jest też przejście dla pieszych doświetlone doświetlaczami. Następnie we Franku jest sygnalizacja pełna świetna, czyli dla każdego ruchu, czy to prawo, czy prosto, czy przejścia dla pieszych, jest sygnalizacja świetna, która będzie regulowała tam bezpieczeństwo użytkowników. Dalej w stronę Dąbrowy jest zamknięta ulica Gajowa, która biegnie od tej wieży telekomunikacyjnej. Ona jest tam mało uczęszczana. Coś z mikrofonem jest, z którymś. Dalej, jeżeli chodzi o tą miejscowość Dąbrowa, to pierwotnie miała być waga właśnie za warsztatem lakierniczym dla dwóch stron. I ta waga pierwsza jest właśnie w piecach po prawej stronie, a druga waga jest na wyjeździe z miejscowości Dąbrowa. Przy tym zjeździe, o czym pan radny Grzegorz Pawłowski mówił, ten zjazd, który jest też zachowany, ta droga do regulacji, i za tym zjazdem praktycznie na granicy Galiska, Dąbrowy i Bytonii, po lewej stronie, patrząc w stronę Starogardu, będzie druga waga dla pojazdów tych ponadnormatywnych ITD. I w miejscowości Dąbrowa na całej długości od Franku będzie doświetlenie, ponieważ te miejscowości się łączą, i przejście dla pieszych w Dąbrowie też będzie miało naświetlacze. To takie najbardziej istotne rzeczy. My będziemy wnioskować o dodatkowy sygnalizator świetny w miejscowości Piece. Ekrany nie zostały tam ujęte, pomimo tego, że były tam i wnioski, i rozmowy, i wyjazdy do Generalnej Dyrekcji. Będziemy wnioskować o tym, żeby w piecach, przed wjazdem do pieców po lewej stronie, tam gdzie jest najniższy punkt i woda zalewała tam, bądź wylewała się, bądź tworzyły się kałuże, żeby wykonać porządne odwodnienie. No i jeżeli chodzi o pozostałe, to chcemy też, żeby w miejscowości tutaj poprawić bezpieczeństwo i dodatkowy wjazd na tą ulicę Osiedle Leśne w Dąbrowie, żeby tam ten zjazd przesunąć, bądź
wykonać skrzyżowanie. I mamy też działkę w Piecach, która tam jest 1,5 hektara. I tam też będziemy wnioskować, żeby wykonać chociażby zjazd na tą działkę. Jasne, jasne. Jeżeli ktoś by chciał się zapoznać z tą koncepcją, to ja to mogę udostępnić, bo... Jasne, dziękuję bardzo. Kolega Zbyszek Toporowski, proszę bardzo. Tak, ad hoc, w stosunku do tego, co pan wójt powiedział, bo nie byłem zorientowany, ale to bardzo dobra informacja dla mieszkańców Pieców i myślę, że dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, że przebudowa jest w jakimś perspektywie, zaczyna się o tym mówić, a więc być może te wszystkie sprawy, które przeważnie albo przeważają na naszych spotkaniach sołeckich, gdzie mówi się o bezpieczeństwie dzieci przechodzących z jednej na drugą stronę, kolega Leon, który zawsze walczył o to, żeby tam się powiedzmy bezpieczeństwo zwiększyło i tak dalej, i tak dalej. Cieszymy się z tego niewątpliwie i to z radością można będzie przekazać naszym mieszkańcom. Panie wójcie, ja zresztą mówiłem, że złożę zapytania, ja te zapytania odczytam po prostu, nie oczekuję odpowiedzi, od razu zaznaczam. Na nie będę oczekiwał w tym terminie, które przewiduje ustawa. Pierwsze, na podstawie paragrafu 36 statutu proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie. Kto i w jakim trybie obniżył krawężniki na ulicy Nowowiejskiej na wysokości posesji nr 13? Kto był wykonawcą tych prac, jaki był ich koszt? Proszę o udostępnienie umowy lub zlecenia, a także kserokopię faktury za wykonaną usługę. Proszę o udostępnienie kserokopii pism wniosku, które zostały złożone przez PUK Kaliska do Wód Polskich w sprawie zmiany taryfy za wodę i ścieki. Zwracam się do wójta jako właściciela spółki. Jakie były koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów PSZOK w Kaliska za 2021 rok? Jakie były koszty prowadzenia kotłowni obsługiwanej przez PUK Kaliska w 2021 roku? Proszę przedstawić, kolejne pytanie. Proszę przedstawić, jak został zorganizowany w gminie system dowozu osób niepełnosprawnych do placówek edukacyjnych. To takie ogólne pytanie. Ja to powtórzyłem te pytania na zasadach wniosku o udostępnienie informacji publicznej, gdyby ewentualnie tam nie było problemu. I dodatkowe pytanie jeszcze, panie przewodniczący. Proszę. Powielę to pytanie, które zadałem na tej komisji. Z tym, że nie będę tutaj bardzo złośliwy, panie wójcie, w ogóle nie będę złośliwy, tylko po prostu ja je przytoczę i bez żadnych komentarzy. Zadałem takie pytanie, które powtarzam i chciałbym uzyskać odpowiedź. Czy istnieje możliwość, jeśli tak, to kiedy, a jeśli nie, to dlaczego, tak przeorganizowania transportu dzieci do szkół, aby można było je powierzyć naszym miejscowym przedsiębiorcom z pominięciem przetargu. I tutaj to jest pytanie. No i chcę powiedzieć, że taka według mnie powinna, nie sugerując niczego, odpowiedź, że jest taka możliwość, tylko że pan wójt ma tutaj tego zastrzeżenia, bo tak przedstawi. Natomiast ja, panie wójcie, w ramach tego przygotowania kolejnego wynotowałem sobie 23 gminy, które korzystają z tego systemu, o którym w tej chwili mówię, które korzystają z systemu naboru do programu wojewody, który trwa notabene do 4 listopada w tej chwili i które korzystają z takich środków dopłat na tego typu sprawy. Oczywiście mam przygotowanie to odpowiednie i tak dalej, nie znają się w szczegóły. I są takie gminy, które otrzymują dopłaty do tego w kwotach jak Stare Pole 375 zł. To jest sprawdzone, panie wójcie, nie trzeba sprawdzać, proszę mi wierzyć. Oczywiście do mniejszych gmin, które w mniejszym stopniu korzystają z tego typu dopłat, najmniej bierze gmina Pelplin 49 tysięcy, ale na przykład bliski nam Czersk 302 tysiące dopłaty na tego typu sytuację. Panie wójcie, bardzo proszę o rzetelną i spokojną odpowiedź, pisemną odpowiedź. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Kolega wójt, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, na tamte zapytania oczywiście w tym trybie odpowiemy. Jeżeli chodzi o ostatnie, no, mamy ogłoszony przetarg, jest wyłoniony wykonawca przewozu szkolnego. Są to linie regularne. Nie ma możliwości, aby zerwać przetarg. Tak? Każdy przewoźnik, który jest na terenie gminy Kaliska miejscowy, mógł do tego przystąpić. Cena, którą zaoferował najniższy przewoźnik, który świadczy te usługi z dopłatą marszałka, jest to prawie 100 tysięcy złotych. W związku z tym nie ma konieczności, ażeby płacić kary za zerwanie i zlecać to z wolnej ręki, wybrać operatora i wybrać jednego lub drugiego, a mamy dwóch takich przewoźników. Jeżeli ten pan, który wysyła SMS-y, uważa, że inaczej, to za
ileś czasu są wybory, o czym pan radny wspomniał, że kampania wyborcza, ktoś coś obiecywał. Myślę, że to element kampanii wyborczej i każdy wtedy podejmie, że z wolnej ręki będzie wybierał sobie przewoźnika A albo B. Dzisiaj jesteśmy po przetargu. Jesteśmy już po rozmowach z tym panem, co tu był. On nawet był na tyle nieuczciwy, to co mówiłem na komisji rewizyjnej, że przyjeżdżając, chcąc podpowiedzieć takie rozwiązanie, gdy powiedzieliśmy, że to nie jest korzystne rozwiązanie dla nas, abyśmy z wolnej ręki wybierali przewoźnika, występowali o dopłatę i tą dopłatę jako skarbonka, może nie, ale jakby biuro księgowe przekazywalibyśmy bezpośrednio do tego przewoźnika naszego lokalnego, no byłoby to na pewno jakimś czynnikiem nietransparentnym, a poza tym oprócz tych 37 samorządów jest ponad 2000 samorządów i jest kontrola NIK, o której można przeczytać sobie na stronach NIK bądź stronie samorządowej, gdzie zarzuca przy takim udzielaniu powiedzmy dowozów nieprawidłowości, ponieważ tworzy się fikcyjne trasy, tworzy się na siłę przystanki autobusowe i do tej linii na przykład nowej, gdzie nikt nie wsiada, wyciąga się dopłaty. Takie są możliwości nadużycia. Ja nie mówię, żeby mnie Kaliska, by takie coś nastąpiło. W związku z tym temat jest zamknięty i moja odpowiedź będzie podobna jak teraz. Jest znany, został transparentnie przez samorząd, przeze mnie, przez osoby uczestniczące w spotkaniu, odrzucony jako bardzo nieprzejrzysty. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ad vocem, tak? Czy ja nie chciałem po prostu, słyszeliście państwo dyskutować i chciałem to zamknąć absolutnie. Pan wójt powtórzył te same argumenty, które przedstawił dzisiaj w spokojnej formie na komisji, z tym, że wobec tego też dodam, żeby już była pełna jasność. Tam pan użył słów w stosunku do naszych właśnie tych przewoźników bardzo obraźliwych, panie wójcie. 36 minuta, 54 sekunda, jak ma taki precyzyjny był w stosunku do mnie. Proszę sobie też odsłuchać, nie będę tych słów powtarzał, ale każdy kto chce może sobie tę komisję też odsłuchać i tak dalej. Mam oczywiście inne zdania, ale dobrze, że pan tutaj powiedział publicznie, że jest pan przeciwny, bo tak to należy interpretować, przekazywaniu pieniędzy w naszej gminie, naszym miejscowym przedsiębiorcom. Jeśli w 30 kilku gminach i nie z 2000, tylko ze 123, bo ja mówię o gminach, panie wójcie, naszego województwa, bo takich gmin w naszym województwie jest 123, a mówimy tylko o gminach wiejskich, które znacznie mniej jest, a więc znaczna część tych gmin jednak poszła w tym kierunku i gdyby się tych wójtów zapytał, czy też się poczuwają do tego typu sytuacji, że robią coś nie tak, nie fair, nie zgodnie z przepisami, no chyba byliby nami obrażeni, że w ogóle takie pytania zadaje. A pan wójt tutaj mówi, że to dla pana jest nietransparentne, niedobre, bo był przetarg i tak dalej. No był przetarg, oczywiście. Ja zadaję pytanie w dobrej wierze. W imieniu tych przedsiębiorców, z którymi pan nie chce rozmawiać, bo pan radę rozwiązał. I dlatego też to pytanie. Pan tutaj jasno powiedział, że pan jest przeciwny i wszystko. No i tak udzieli pan odpowiedzi i to jest pana problem. Dziękuję. Dziękuję. Ja widzę, że kampania wyborcza rzeczywiście w gorącym ogniu na to wychodzi. Kolega Marian Kujawski, proszę bardzo. A pan wójt jeszcze ad vocem. Proszę. Szanowni państwo, nikt nie powiedział, że jest przeciwny przekazywaniu pieniędzy, tylko transparentność tego sposobu przekazywania zleceń bądź w ten sposób przekazywania jednemu podmiotowi, gdy jest ogłoszony przetarg i taka forma dowozu została wybrana, w tej chwili proponowanie i robienie z tego kampanii, no jest nie na miejscu. Jasne, dziękuję bardzo. Kolega Marian Kujawski, proszę bardzo. Dziękuję. W zasadzie dotyczy to, panie przewodniczący, szanowni państwo, dotyczy to komisji rewizyjnej, w zasadzie jej planu pracy na miesiąc listopad. Z przyczyn technicznych plan pracy komisji rewizyjnej na miesiąc listopad przełożyć musimy na grudzień z tego tytułu, że jest realizowana inwestycja i przewidziana dopiero jest jej zakończenie dopiero na miesiąc grudzień. I dlatego o konkretnym spotkaniu tej komisji, naszej komisji rewizyjnej w grudniu poinformuję członków komisji rewizyjnej, żeby nie robić pustego spotkania w listopadzie. Dziękuję. Jasne. Ja przepraszam bardzo, bo to jeszcze nie formuł. Ostatnie zdanie, słowo daję, więc nie będę się odzywał, tylko do Mariana, to jako przewodniczącego komisji. Mam tutaj szereg takich w tej chwili informacji, które spływały, że celowym byłoby, panie przewodniczący, spotkać się z tą komisją na naszych obiektach sportowych, które są w takim stanie, jakim są. Mnóstwo zdjęć przed chwilą przyszło i żebyśmy to jako komisja rewizyjna ocenili. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Znaczy, jeżeli chodzi o atwocę, jeżeli stwierdzi tutaj Rada Gminy o dodatkowym zadaniu na ten rok, jak najbardziej tak. No, jeżeli chodzi o plan pracy, to mamy go wykorzystany na ten rok, mamy go przyjęty. Natomiast możemy to przyjąć na rok następny takie zadania, bądź przyjąć prawo tutaj zlecenia Rady Gminy. To od Państwa zależy, od Państwa radnych. Dziękuję. Okej, dziękuję. Kolega Jacek Rola, a potem kolega Grzesiu, tu pan przewodniczący się zgłasza też. Panie wójcie, ja tam w tej sprawie jeszcze węgla nieszczęsnego albo szczęsnego, bo jest ten program sprzedaży węgla przez gminy po cenie do 2000 zł. Jakie jest zdanie pana na ten temat? Czy pan coś planuje w tej kwestii? Czy pan przygotowuje się? Jak to wygląda? Chciałbym coś wiedzieć. Dziękuję. Proszę bardzo, teraz pan na bieżąco. Proszę bardzo, panie wójcie. Pomimo tego, że cały czas rozmawiamy z przedsiębiorcami, nie tylko na Radzie, ale też spotykając się, ale też w tej trudnej sprawie skontaktowałem się z lokalnym, który jest jeden akurat na naszej gminie. On wyraził wstępną akceptację, bo wiecie Państwo, że to można robić albo gmina przez swoje spółki, albo z inną gminą, albo przez inny podmiot. I ta osoba, która jest przedsiębiorcą na terenie gminy Kaliska, wyraził wolę i chęć, o ile ta ustawa zostanie podjęta i będą szczegółowe już informacje, w jaki sposób to ma się odbywać, kto za co ma odpowiadać, takie porozumienie czy zlecenie, bo tam akurat ten tryb przetargowy został pominięty w tej projekcie uchwały, można to z wolnej ręki, można to zlecić właśnie innemu podmiotowi, nie są tam te zasady szczegółowo opisane. W związku z tym moje zdanie jest jak najbardziej takie, że będziemy pomagać. W tym celu też robimy takie zapotrzebowanie, jeżeli mieszkańcy by chcieli zakupić, to my takie coś umożliwimy. Tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kolega Grzesiu, proszę. No, chciałem się też odnieść właśnie do Orlika, bo też dostałem takie informacje od mieszkańców o stanie tego Orlika. Widzę, że tutaj już kolega Zbyszek szybciej to zgłosił. Ja tylko chcę wspomnieć tą sytuację, kiedy ja prosiłem, czy pytałem, czemu gmina nie przystąpiła do programu i czemu gmina na przykład nie szukała dofinansowania na pracownika, który by się tam po prostu zajął orlikiem i miał pieczę nad orlikiem. Wtedy otrzymałem informację tutaj na tej sali, że drzwi są otwarte. No i efekt tych drzwi otwartych, o tym efekcie drzwi otwartych słyszałem. Być może będę też zainteresowany obejrzeniem tych zdjęć. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka. Chciałbym, żeby się pan wójt zastanowił nad oszczędnościami, bo to, że mamy kryzysową sytuację w państwie i nie tylko, ale też warto by było pomyśleć o ekonomicznych źródłach światła typu LED, oświetlenie placów, ulic. Te koszty inwestycyjne spłacają się w ciągu 2-3 lat w bardzo szybkim tempie, tak? W zależności od miejsca, w którym i czasu, w którym się świecą. Te źródła światła. Także warto to przemyśleć, a nie zbywać mnie w bardzo prosty, albo taki tępy sposób na komisji gospodarczej. Dlatego ponawiam tą prośbę na sesji. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś? Kolega Jacek Rola, proszę. Panie wójcie, ja dziękuję za to pochylenie się nad najbiedniejszymi. I że pan wójt pomyślał o rozprowadzaniu tego węgla do 2000 zł. Tylko pan powiedział, że pan zbiera informacje, kto by chciał kupić i tak dalej, i tak dalej. I tutaj w Gońcu Kaliskim na drugiej stronie elegancko pan opisał o dodatku węglowym, jak go zdobyć i gdzie złożyć wniosek, i to jest, tak powinno właśnie wyglądać. Myślę, że w ten sam sposób pan w jakiś sposób dojdzie do wszystkich naszych mieszkańców, że jest taka możliwość, taka propozycja i tak dalej, i tak dalej. No, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pana wójt, proszę. Szanowni Państwo, zostanie przygotowana też informacja do
na, podczas mszy do naszych parafii, żeby odczytali, tak to będzie też taki jakby większy oddźwięk dla tych osób starszych, którzy nie korzystają z internetu, także to też pójdzie w tą niedzielę. Na goniec został już zlecony do wydrukowania przed tą informacją, także myślę, że jedynie wkładkę możemy powkładać taką, że tak powiem, papierową w formie A5. Dziękuję. Ja bym prosił, panie wójcie, jeżeli będzie tu księży, to jeszcze parafia też i huta, bo tam też jest część mieszkańców naszej gminy, jeśli można. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze? Pan Leon, tak? Bardzo proszę, panie Leonie. Ja chciałem tylko tutaj wrócić do tego pierwszego tematu, który żeśmy tutaj omawiali, znaczy tutaj państwo omawiali na dzisiejszej sesji. To jest gospodarka odpadami. Chciałem nawiązać takie pytanie, znaczy do pana wójta oczywiście. Był taki program tam rozprowadzania kompostowników wśród mieszkańców, to tam Urząd Gminy zakupił i znaczy się przydzielał tam, czy rozdawał mieszkańcom. Tutaj się wiąże to też z obniżeniem kosztów wywozu, no bo to tutaj przez to się ilość tych odpadów zmniejszy i też zapewni no tutaj warunki lepsze no higieniczno-zdrowotne, bo wiemy co się dzieje w tych pojemnikach w ciepłe dni, gdzie są zmieszane, prawda, te odpady. I mam pytanie, znaczy tak już tego wtedy, czy pan wójt jakiś taki zamierza też w tym kierunku jakiś program na nowo uruchomić odnośnie tych kompostowników dla mieszkańców, prawda, czy tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan wójt, proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowny panie, no jeżeli będzie taka możliwość i będą na to środki, to oczywiście jak najbardziej możemy w takie programy różne proekologiczne wchodzić. Tak? Na dzień dzisiejszy no nie odpowiem, czy kiedy i czy będziemy. Tak? Jeżeli będzie taka możliwość, to każdy jeden, który poprawi możliwości segregacji, to będziemy takie programy wyszukiwać i jeżeli będą atrakcyjne, to będziemy realizować. Dziękuję bardzo. Z racji tego, że kolega przewodniczący opuścił obrady, ja proszę o powtórzenie kworum. Celem kontynuowania. Tak, bardzo proszę. Potwierdzenie. No bo opuścił kolegę Grzegorz obrady. Ja nie mogę dalej kontynuować bez niego. Jest jeszcze punkt. Muszę to zrobić. Proszę potwierdzić swój udział. No nic nie zrobię, Marek. Proszę bardzo, dalej. No opuścił obrady, no co mam zrobić? Kolega Marian i kolega, a koleżanka Terenia, proszę bardzo. Kworum. Koleżanka, przepraszam. Proszę. No jest jeszcze sesja, trwa. Opuścił obrady sesji, prawda? Było 15, kończy 14, wychodzi na to. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że aktualnie jest 14 radnych. Czy jeszcze dodatkowe informacje? Jeśli nie ma, czego do 26 punktu, informacje przewodniczącego rady. Króciutko, wszystkie pisma, które wpływały, są przesyłane do państwa. Tutaj pani Dominika przesyła je na nośniki elektroniczne radnych. Ponadto informacja dotycząca oświadczeń majątkowych. I tak, dotycząca pana wójta. Oświadczenie majątkowe wójta zostało złożone w terminie ustawowym i zostało ono złożone z zachowaniem tegoż terminu, jak też i prawie nie naniesiono żadnych uwag. W przypadku pracowników związanych oczywiście tych, którzy są zobowiązani do świadczeń majątkowych, wszyscy złożyli je w terminie ustawowym i po przeanalizowaniu nie podjęto żadnych dodatkowych czynności.
przypadku oświadczeń majątkowych koleżanek, kolegów radnych chcę stwierdzić, że w moim przypadku musiałem dokonać korekty 8 punktu oświadczenia majątkowego, gdyż my nie wpisałem. Ta korekta została wykonana. Wojewoda ją przyjął, zaakceptował. W przypadku pozostałych radnych, 14 radnych złożyło oświadczenia majątkowe w terminie ustawowym. W 4 przypadkach, to już jest poinformowane, radni ci są zobowiązani do złożenia korekty swoich oświadczeń majątkowych. To tyle dotyczące oczywiście oświadczeń majątkowych i tych pism, które wpływają do Rady. Przechodzę do punktu 27. Kończę 53. sesję Rady Gminy. Dziękuję bardzo.